Liryczny rzeźnik. Digriś Mobry, Digriś Mobry, Mobry, Digribeby. Piotr, Liruj Marzec. Scooby-dubiduje. Podobno intelektualiści mówią o prostych rzeczach w skomplikowany sposób, a artyści o skomplikowanych sprawach w prosty sposób. Ja jestem typowym artystą. Hip-hopowym, kurwa. Jestem Kuba. Mam 30 lat, pseudonim Babsel i pracuję w kiosku. Niektórzy mówią, że żadna praca nie hańbi. Niektórzy ludzie mówią różne rzeczy. Na przykład, że 75 milionów lat temu na Ziemię przybył galaktyczny władca, przywiózł miliardy istot na Ziemię i wysadził je bombami wodorowymi. Błagam, nie oszukujmy się, ta moja praca to hańba. W młodości nie miałem pomysłu na pracę, na karierę. Interesowała mnie jedynie kultura hip-hop. Wbrew pozorom, to nie było tak, że odrabiałem zadania domowe i myślałem dobra, pomęczę się, zrobię to. Bez pracy nie ma kołaczy i możliwości sprzedawania tygodnia w zimnej budzie. To nie było też tak, że ojciec chciałbym realizował jego niespełnione ambicje i mówił: Nie pójdziesz na żadne prawo! Masz sprzedawać przegląd sportowy i już! Zresztą co ja będę pierdolił? Te prace i tak dostałem po znajomości. Jedyna robota, której nie dostałem dzięki znajomym, to rozdawanie ulotek, cztery grosze za sztukę. Wilku z zarapował kiedyś: być kimś, to być sobą. Ale nie wiem, czy miał rację. Czechow. Napisał kiedyś, że bez kobiet face ci głupieją. W sumie to może być jeden z powodów mojego spierdolenia. Babcia mówiła, bym nie śpiewał przy stole, bo będę miał głupią żonę. Spieprzyłem to. Może gdybym śpiewał, miałbym jakąkolwiek. Kiedy byłem młody, dziadek powiedział mi: powiedz mi, co czytasz, a ja ci powiem, kim jesteś. Czytałem wtedy komik z oka, Donaldzie: Jeśli prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to wszyscy moi znajomi są moimi przyjaciółmi. Jeśli wielcy ludzie żyją krótko, to spokojnie powinienem przeżyć minimum 100 lat. Jeżeli mam szanować bliźnich jak siebie samego, to nie mam z tym problemu, ponieważ nie szanuję siebie wcale. Codziennie świat mówi mi rano Wstawaj, wstawaj, bo leżącego się nie kopię. No dobra. Chyba już się domyśliliście, że nie jestem człowiekiem sukcesu. Tak jest. Trafiliście na kolejną książkę o nieudaczniku. Nichilnowi. Dlaczego częściej piszą o Sypniewskim Janczyku i Obeście niż o Lewandowskim i Messim? Nie wiem. Ale parafrazując Mesa, większość książek zaczynam od ja. Rousseau twierdził, że jesteśmy z natury dobrzy. Schopenhauer, że człowiek od urodzenia jest zły. Mój człowiek Adam twierdzi, że chuj wie, ale że kiedyś nie byliśmy tak zjebani. Co poszło nie tak? Mógłbym napisać, że zadaję sobie to pytanie od lat. Może by to ładnie brzmiało, ale te słowa nie byłyby prawdą. Do dziś pamiętam moment, w którym pierwszy raz usłyszałem rap. To, co wtedy poczułem, było jak seks. Nie wiedziałem jednak, że właśnie zostałem wyruchany w dupę przez transwestytę. No i stało się. Zasypiłem jako uczeń szóstej klasy podstawówki, który miał średnią 5-6 wspaniałych przyjaciół, sukcesy w judo i perspektywy. Obudziłem się w spodniach, które spadały mi z dupy, z kluczami na smyczy, A, i z kolegami ćpunami. Posłuchajcie mojej opowieści. Czego tu nie będzie? Rozsądku i godności człowieka. Będą za to bitwy na rymy i kryminalna intryga. Rozdział pierwszy. Pierwsze wersy? Pierwsze tagi, pierwsze Żyganie po jabolu. W 99 roku wprowadzono gimnazję. Mimo, że moja podstawówka przekształciła się w gimnazjum, rodzice przenieśli mnie do nowej szkoły. Chcielibym zmienił otoczenie, poznał nowych ludzi i podjął nowe wyzwania. Zgodnie z ich pragnieniami, zmieniłem i podjąłem. To były czasy pierwszego boomu na hip hop w Polsce. Było trochę jak w High School Musical tylko że wszyscy rapowali zamiast śpiewać. No i w gimbadzie spotkałem grubego zamiast za Znalazłem miejsce w ławce obok najgrubszego typa z klasy. Nie lubię poznawać nowych ludzi, a w młodości miałem z tym jeszcze większy problem niż dzisiaj. Byłem wtedy do tego stopnia nieśmiały, że musiałem gasić światło i pić pół litra wódki przed masturbacją. Przez kilka pierwszych dni praktycznie się do siebie nie odzywaliśmy. Pulchny ziomek miał na imię Łukasz i każdego dnia chodził w ciuchach od takich marek jak. Fubu lub Johnny Blaze Miał włosy obcięte na jeża A jego twarz przypominała bułkę kajzerkę Stwierdziłem, że możemy się polubić Pewnego razu Gruba wyjął Walkmana Włożył słuchawki do uszu I zaczął rytmicznie kiwać głową Wtedy dotarło do mnie, że lepszej okazji do zagadania Nie będę miał pewnie nigdy Czego słuchasz? spytałem Nagłego ataku spawacza Bity mają średnie, ale teksty to pierwsza klasa Mówiąc to, założył mi słuchawki Uwe, uwe, rozjebał kolaż Uwe Usłyszałem no, faktycznie niezłe, przyznałem. Stary, jeśli ci się podoba, to przyniosę ci więcej. Gruby to był prawdziwy meloman. Przyniósł mi mnóstwo kaset. Poznałem takich raperów i składy jak Molesta, Wzgórze Japatrzy, Kaliber 44, Zipskład, Trzycha lub Slamsatak. Kolarz Uwe był przepustką do subkultury, która stała się moim życiem. Kto by się nie dał na to złapać, co? Chciałem zdobyć jak najwięcej wiedzy o hip-hopie. Dlatego zacząłem czytać prasę muzyczną. Klany i ślizgi. Jeżeli któraś z płyt była oceniana na minimum trzy płyty winylowe, jechałem do empiku i ją sprawdzałem. Wspólnie wymienialiśmy się z kolegami naszymi zdobyczami i przegrywaliśmy kasety. Nagrywałem też audycje radiowe z radiostacji i lokalnych rozgłośni. Czasami podchodziłem do półki z napisem hip-hop w sklepie muzycznym i wybierałem kasetę na podstawie okładki. Jak był tam liść marihuany lub czarny mężczyzna, to ją brałem. Żeby reprezentować kulturę jeszcze lepiej, napisałem sobie pisakiem na piórniku kanabis. Miałem nadzieję, że moja mama nie wie, co to znaczy. Szczerze mówiąc, nawet nie umiałem się wtedy zaciągać, ale wierzyłem raperom na słowo, że działo jest super. Za pieniądze z kieszonkowego kupiłem bluzę z liściem z lumpeksu i z dumą reprezentowałem HIP HOP. Kiedy w końcu po wielu próbach udało mi się zaciągnąć, to się zażygałem. Zbyt pozytywna, dlatego zakazana. Zacząłem też chodzić na koncerty. Na pierwszym z nich nie wiedziałem, jak się mam zachować. Na szczęście wszystko szybko opanowałem. Na tego typu koncertach trzeba rytmicznie ruszać ręką i robić pierdolony hałas. Pasowało mi to bardziej niż skakanie na siebie pod dźwięk gitary, nieużywanie kosmetyków, za czym przepadali moi koledzy z podstawówki, lub łykanie tabletek i wykrzywianie ryja, jak to mieli w zwyczaju fani techno. Hip hop był subkulturą, do której pasowałem najbardziej. Pierdolony hałas był zwyczajnie spoko. W domu rodzinnym słuchało się muzyki poważnej. I nie mówię tu o Pezecie. Pewnego razu ojciec znalazł wierzy moją kasetę. Mam to, czego nie ma w innych chłopakach. Mam to, po czym będziesz płakać. Mam wszystko, na co masz ochotę. Dam ci wszystko i jeszcze trochę. Usłyszał tekst. Nie spodobało mu się. Jakiś czas później w telewizji publicznej pokazali blokersów. Mama stwierdziła, że za nic nie może zrozumieć, o co chodzi tym raperom, mimo szczerych chęci. Mamo, czy ty na pewno to oglądałaś? To nie jest udawane, że panienka zakłada nóżkę na nóżkę. Przecież to było wprost wytłumaczone przez panią Bognę świątkowską, próbowałem tłumaczyć. No i szkoda, bo nóżka na nóżkę nawet udawana jest ciekawsza i rozsądniejsza od tej nieudawanej patologii. Przecież oni nie potrafią sklecić zdania bez przekleństwa, wtrącił ojciec. Ulubionymi raperami ojca szybko stali się Tupac i Biggie, dlatego że nie żyli. Tata bardzo mnie denerwował. Bardzo często powtarzał, że mam przestać słuchać hip-hopu i że powinienem ubierać się w ładniejsze rzeczy niż w worek po ziemniakach. A przecież hip-hop nie jest muzyką, tylko kulturą. Hip hop to jest breakdance, tak, to rap, o którym wspominałeś, ale to również skrecze i graffiti. To jest kultura tato. To slang to sposób, w jaki się ubieramy, być może nawet to, w jaki sposób się poruszamy. Poza tym do tego wszystkiego dochodzi jeszcze piąty element, czyli wiedza, tłumaczyłem. Aha, poruszacie się. Co do wiedzy, to bardzo prawdopodobne, że będziesz miał zagrożenie z matematyki. Jesteś tak głupi, że zęby bolą, skomentował. Dobrze, że w szkole mnie wszyscy rozumieli. Kiedy na języku polskim pani kazała nam napisać pracę klasową na temat współcześni herosi, to połowa napisała o Pei, reszta o Eldo. Jeśli rozmawiamy o autorytetach dla młodych ludzi w okolicach 2001 roku, to Magik, Długo Długo Nic i Jan Paweł II. Wspominałem wam już o ziomku z ławki, który wprowadził mnie w hip-hopowy świat. Pewnego dnia zaskoczył mnie do tego stopnia, że prawie spadłem z krzesła. Stary, napisałem tekst do piosenki. Nie mogłem w to uwierzyć. W tamtym czasie niemal każdy raper był moim dolem. Jak to? Rap po polsku? Rap od grubego po polsku? To tak się da? A jednak, ziomek zgasił mój pieprzony cynizm i zamknął mi mordę. Faktycznie to zrobił. Jego tekst dotyczył trudów życia na osiedlu. Elo moim przyjacielom, na chuj w dupy cwelom. Mój rap to jest ze świata raport. Ktoś kupuje wódkę, a ktoś kurwa kapok. Rozpoczął melorecytację przedstawiając mi swoje dzieło. Stary, jeśli to kiedyś nie trafi do jakiejś książki, to się zdziwię. Cały przekrój naszego społeczeństwa naprawdę fajne. Daje do myślenia, powiedziałem. A może też byś spróbował coś napisać? zapytał mnie Kumpel. Spróbowałem, namówił mnie. Postanowiłem, że postawię na Bragadaccio. Czyli raperskie przechwałki. Od czego powinienem rozpocząć swoją przygodę z pisaniem? Oczywiście od wersów, że jestem najlepszy. Kiedyś czytałem wywiad z amerykańskim raperem, który twierdził, że każdy mistrz ceremonii musi o sobie myśleć, że nie ma lepszego od niego. Dobrze. Zanotowałem na kartce: Hej, jo, aha, jestem wielki, ale nie umiałem znaleźć do tego żadnego rymu. Potem, jak wracałem ze szkoły do domu, to przyszły mi do głowy: Brukselki. Momentalnie zacząłem biec, żeby niczego nie zapomnieć. Niestety, ale i tak w okolicach schodów wszystko wypadło mi z głowy. Nie chciałem, żeby polska kultura poniosła taką stratę kolejny raz. Więc zacząłem zapisywać swoje pomysły na bieżąco, w swoim pierwszym telefonie, na chusteczkach, albo gdziekolwiek. Raz miałem z tym przypał, bo napisałem w swojej komórce: "Słabych raperów pierdalam jak kurwa śliwki, niszczę was, wypierdolone dziwki" i wysłałem to przypadkiem do cioci. Bardzo się na mnie wkurzyła i zadzwoniła do rodziców, mówiąc im, że przeklinam. Nie skumała, że te wersy nie były kierowane do niej. Rap po prostu nie jest dla każdego. Jak nawijał ekonom z fenomenu, nie rozumiesz, co mówię, bo metafory są zawiłe? Chciałem się rozwijać pisarsko, więc zacząłem używać środków artystycznych, o których uczyłem się na lekcjach języka polskiego. Jak to mówią, kto się nie rozwija, ten stoi lub się cofa. Kto nie korzystał ze szkolnej wiedzy na bitach, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zawsze spoko napisać wers, cierpiałem jak Werter i dowiedzieć się jak tworząc czuł się getę. Jednak tak jak większość raperów, najczęściej używałem epitetu pierdolony. Śpię jak pierdolony niedźwiedź, czuję się jak pierdolona rybka w wodzie, kopię jak pierdolony berkamp. W gruncie rzeczy to całkiem proste jak pierdolona linia. Niestety więcej problemów miałem z innymi środkami artystycznymi. Kiedy udało mi się skończyć swój pierwszy tekst, w końcu postawiłem na EJO. Jestem wielki, jak u zawodnika sumoszelki. I pochwaliłem się grubemu. Ziomuś, to jest naprawdę zajebiste, a nawet wykurwiste. A wiesz co się do zajebiste? Jesteś mistrzem. Chyba najwyższy czas, żeby nie wrzucać tego jedynie do szuflady. Krzyczał podniecony. Jesteśmy już na takim etapie, że możemy, a nawet wręcz musimy się komuś tym pochwalić. Niech o nas w końcu usłyszą. Ziomek kazał mi pokazać ten tekst Piotrkowi. Szczerze mówiąc, nie widziałem w tym sensu, miałem opory. Piotr to typ z klasy, który zaczął słuchać rapu w 96. Jako jedyny z nas nie miał problemów z językiem angielskim. Wolał zagraniczny rap od polskiego i tłumaczył nawet teksty minima na stronę internetową dla fanów. Stary, ale ten Piotr to jest zwykły but. Nie obchodzi mnie jego zdanie, powiedziałem. Gruby, przekonał mnie swoimi argumentami, powiedział, że dzięki konstruktywnej krytyce dowiem się nad czym muszę popracować i co powinienem poprawić. W końcu nie możemy spoczywać na laurach, jeżeli chcemy zacząć nagrywać teledyski i grać koncerty. Ja pierdolę, ale gówno, powiedział Piotrek. Chuj ci kurwa w dupę, znasz się na rapie tak jak ja na disko! krzyknął do niego Gruby. Potem, podczas biologii, Gruby powiedział mi, że napiszemy na te kurwę disa. Łukasz stwierdził rozsądnie, że mamy więcej szans na wygraną w bifie, bo Piotrek w ogóle nie rapuje. No więc napisaliśmy. Serio, chyba tak jest, że liryczna rywalizacja rodzi progres, bo to było najlepsze co do tej pory zrobiliśmy. Piotr nam za to wpierdolił. Tylko lamusy przejmują się niepowodzeniami. Pisaliśmy coraz więcej. Naturalne było, że założyłem zgrubny skład. Uzupełnialiśmy się. On zajmował się przede wszystkim ciśnieniem policji i opowiadaniem o ulicznym życiu nastolatka, a ja mówieniem, że jesteśmy najlepszymi raperami na wschód od Mississippi. Wydawało nam się, że jesteśmy klasycznym duetem jak guru i premier, ale tak naprawdę byliśmy klasycznym duetem jak Flippy Flap. Jak i gimnazjum, taki gangster. Po kilku tygodniach gruby szedł do szkoły z dobrą nowiną. Stary znasz Macieja z drugiej klasy? No pewnie. Maciej z drugiej B. Ma przezwisko Sraka, bo ponoć kiedyś popuścił na lekcji. Ponoć śmierdziało tak, że było to czuć na drugim piętrze. Krążą o nim legendy. Typ ma przejebane. Do końca życia będą mu to wypominać. Ogólnie nie zazdroszczę. Na jego miejscu chyba zmieniłbym szkołę. Kurwa, nie chodzi mi o tego debila. Maciej z drugiej C. Coś ci to mówi? Ma studio w domu, kupił sobie mikrofon na Allegro. Człowieku, jak na początki, to jakoś jest bardzo dobra. Wbijamy tam w sobotę. Wszystko już z nim umówiłem, mamy co dograne. Pamiętam, że idąc do studia byłem tak zdenerwowany, że bałem się, że podzielę los Macieja z drugiej B. A moja ksywa babsel, mimo że nie jest idealna, z pewnością jest lepsza od pseudonimu Sraka. Podejrzewam, że się ze mną zgodzicie. Na tym etapie wyjście do studia było jak egzamin. Kompletnie nie wiedzieliśmy, co i w jaki sposób mamy mówić. Z nagrywaniem rapu jest jak zjazdę na rowerze. Nie umiałem tego dobrze robić. Macis pokazał nam swój sprzęt, czyli mikrofon za 50 zł, komputer, statyw i pończochę jego siostry. Studio miało swoje zasady. Można było w nim nagrywać jedynie wtedy, kiedy jego rodziców nie było w domu. Na biurku leżały pirackie wersje gier komputerowych takich jak FIFA 2000, NHL 2000, GTA 1, Worms Armageddon i Herosy Trójka oraz kilka komiksów. No no, fajnie tu. Podoba mi się. Czuć ten hip-hopowy klimat. Nie mogę się doczekać nagrywki. Witajcie w fabryka hitów studia! Podobno byliśmy pierwszymi raperami, którzy zdecydowali się na nagrywanie w tym miejscu. Poza nami kombinował tam jedynie sam Macis. Dobra kurwa, to jest fabryka hitów. 2.0.01. Wjeżdżamy na gruby beat, sprawdź to, check it out, bansuj dziwko, trzęść tym tyłkiem. wrzeszczał Grubas, mimo że jeszcze nic nie było ustawione i że bardzo wątpliwe by jakakolwiek kobieta chciała dla niego tańczyć. Potem, dwie godziny i 15 minut, zastanawialiśmy się jak włączyć mikrofon. Następnie nie umieliśmy podłączyć słuchawek w ten sposób, żeby słyszeć w nich swój głos. W końcu ściągnęliśmy Beat DJ'a premiera, wgraliśmy go w dita i wszystko ruszyło. Jesteście gotowi na liryczny rozpierdol? Zaczął gruby. Jeśli jesteś gotowy na liryczny rozpierdol, to lepiej zostaw tę książkę i przeczytaj sobie jakiś wiersz. Naprawdę szkoda, że rękopisy i pierwsze demówki nie płoną, bo było to tragiczne. A do dziś kilka osób ma to na swoich dyskach i puszcza sobie dla poprawienia humoru. Nie wszystek umrę, a kurwa szkoda. W 2021 roku scena hip hopowa wygląda inaczej niż w 2001. Dzisiaj hip hop nawet nie jest już subkulturą. To biznes jak każdy inny: profesjonalny image, wysoka jakość, zaplanowana promocja. Wszyscy mają wyjebane na graffiti, skrecze i taniec na głowie, ale nikt nie ma wyjebane na QA na Instagramie. Wtedy wszyscy wyglądaliśmy tak samo. Nosiliśmy takie same szerokie spodnie, mieliśmy takie same łyse głowy i pierdoliliśmy takie same głupoty. Taką mieliśmy potrzebę. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że tamto było mniej profesjonalne, ale bardziej prawdziwe. Z drugiej strony, czy prawdziwe było pierdolenie policji przez czternastolatków? Gdybyśmy mieli być autentyczni, musielibyśmy nawijać rzeczy w stylu Mój stosunek do policji jest ambiwalentny. Nie wiem jak to jest, gdy pies sprawdza dokumenty. W sumie to po co policjant miałby przeszukiwać dziecko? Hello, fakt jest to. Nie wiem, czy to by się przyjęło. W każdym razie, jeszcze zanim nagrywaliśmy pierwszy kawałek, ustaliliśmy tracklistę. 1. Intro. Tutaj miał lecieć sam beat, który zrobił gruby w programie IJ. 2. Jestem z osiedla. 3. HWDP od Wildy. 4. Do fałszywych dziwek. 5. Nienawidzę polityków. 6. Jebać łaków. 7. Jedna miłość. Skid. 8. Outro. Tutaj miał lecieć ten sam bit co w intro, ale trochę go skróciliśmy. Płyta rozeszła się po naszej szkole jak świeże bułeczki. Chociaż świeżych bułeczek najczęściej nie rozdają za darmo, mówiąc: Sprawdź to, ziomek, to jest gorące i świeże. Największym przebojem okazał się utwór zatytułowany Do fałszywych dziwek. Macis był szczerze zachwycony i za każdym razem, kiedy mijał nas na korytarzu, rapował szczęśliwy: Koleżanko, chcesz zadrzeć z grubym i babslem? Jedyne, co możesz nam zrobić, to laskę. Koledze Macisa też się spodobało. Dwie fanki nie mogły się mylić. O gustach się nie dyskutuje. Właściwie to nie wiem, kto miałby zrobić nam loda. Tak naprawdę w tamtych czasach z kobietami gadałem jedynie na czacie z wirtualnej Polski. Temat hip-hop albo seks. W zależności od nastroju i od tego, czy rodzice byli w domu. Chociaż i tak częściej przekonywałem fanów heavy metalu, że polski rap to nie jest skończone gówno. Namawiałem ich, żeby przesłuchali polepione dźwięki Fisza i masz to jak w banku ostrego, które miały zmienić cały ich światopogląd. Sprawdź Łone, on mnie przyklina w kilku kawałkach, pisałem. Moi rodzice płacili za to krocie, bo internet był podłączony przez kabelek do telefonu. Nienawidź grę, a nie gracza, please. Wracając do naszej twórczości zależało nam z grubym na tym, żeby posłał nas ktoś również poza szkołą. Wysłaliśmy nasz album Pocztą do Wytwórni T1 teraz, ale nikt się do nas nie odezwał. Zasrana poczta. Można na niej polegać jak na zawiszy Bydgoszcz W STS. Pewnego dnia poszliśmy na koncert w Daliśmy płytę Sokołowi i uciekliśmy. Wkurwiliśmy się, że potem do nas nie zadzwonił i nie zaproponował kontraktów Prosto. Napisaliśmy nawet Disa o tym, że woda sodowa mu uderzyła do głowy, jednak do nagrania nie doszło. Okazało się, że pomyliliśmy krążki CD i że nasz album został w jednostce centralnej grubego, a raperowi przekazaliśmy płytę z polską serią porno Podrywacze. Mówią, że każdy raper musi przejść podobną drogę: odbudowania swojej pozycji w podziemiu poprzez bitwy freestyleowe i płyty, aż po sam szczyt. My budowaliśmy swoją pozycję poprzez chodzenie na bitwy freestyle'owe w parku przy szkole, ale co nas zdziwiło, chuj nam to dało zamiast lisu. W najlepszym momencie do rywalizacji na rymy mieliśmy pięciu chętnych. Byli to Gruby, Łysy, Buba, 35-letni brodaty truskul Andrzej i ja. Wyglądało to tak, że Andrzej puszczał instrumentale z płyty CD na swoim boomboxie, wymyślał tematy i pilnował, żeby nikt nie przekroczył regulaminowych 30 sekund na wiki. Przykładowo, tematem mogło być zgniłe jajko. Łysy przez 20 sekund się zastanawiał, powtarzał w nieskończoność Jo, 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 zaraz zgniłe jajko, aha, to jest tak. W końcu udawało mu się wydukać na przykład Babsel, kurwa mać, ty tempa pało, prawda jest taka, że masz zgniłe jajo. I wszyscy zaczynaliśmy wrzeszczeć: o kurwa, zgniłe jajo, rozpierdol. W przypadku innych tematów wyglądało to podobnie. Papież Franciszek rozgrzeszył aborcję. W sprawie wolnego stylu do dzisiaj nie mamy informacji. Buba był największym cwaniakiem. Przygotowywał sobie całe zwrotki w domu, które potem niby spontanicznie rapował. Wyglądało to mniej więcej tak, że jak dostawał temat Szalony Królik, to rapował przez 29 sekund o osiedlu, policji i ziomkach, a na końcu dodawał Szalony Królik. Andrzeja bardzo to bolało. Mówił, że to już nie jest ten sam hip-hop jak dwa lata temu. Jędrek był fanem wolnych, w których nie było miejsca na przygotowane wcześniej wersy. Andrzej najbardziej lubił rapować o tym, że widzi drzewo, albo o tym, że łysy ma czerwoną bluzę. Gruby był zawsze bezkompromisowy, cisnął równo wszystkim. Miał tylko jedną zasadę, nie ciśnie się po matkach. Kiedyś zrobił się z tego przypał, bo łysy zarapował No i rozpoczyna się jadka, będziecie wyglądali jak grubego sraczka. A gruby usłyszał jak grubego matka. Kumpel bez ostrzeżenia wyjebał łysem u gonga. Łysy był zszokowany. Nie wiedziałem, że jesteś tak wrażliwy na temat swojej sraki, powiedział. Dzięki Bubie udało nam się zrobić mini trasę koncertową. Zagraliśmy dwa koncerty. Pierwszy z nich odbył się w Łądzieżowym Domu Kultury. Bube miał tam wtyki. Załatwił nam, że możemy sobie robić, co chcemy. Na no, chcieliśmy zrobić prawdziwy show. Wśród publiczności było pięć osób, wliczając w to barmana i ochroniarza. Podnieście łapy w górę i zróbcie hałas dla samych siebie, rozpoczęliśmy. Nikt nie krzyknął, nawet barman. Nie od razu już zbudowano. Kilka miesięcy później Buba organizował mały festiwal dla podziemnych składów i raperów. Jeszcze nigdy nie graliśmy dla tylu osób, czyli dla dwudziestu. Występowaliśmy przed dużym BZ, typem, który już od wielu lat godnie reprezentował naszą lokalną scenę. Miał teledysk, miał płytę z okładką z graffiti. Ktoś nawet robił mu mastering. Zróbcie hałas, powiedziałem. Pomyślałem sobie, że publiczność tańczy jakim zagram, ponieważ usłyszałem wrzask. Jednak okazało się, że wszyscy krzyczą, że mamy już wypierdalać, bo czekają na dużego. Po każdym naszym kawałku krzyczeli DUŻY! 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 Bardzo mnie to wkurwiło. Gruby po zejściu ze sceny miał łzy w oczach. Nie przejmuj się, ziom. Jebać to wszystko, powiedziałem. Grubas wyjaśnił mi, że nie chodzi mu o to, ale raczej o to, że bardzo się wzruszył, bo nasza muzyka dotarła do wielu osób. Myśliwski napisał kiedyś, że to, co wyobrażone, jest prawdziwe. Walt Disney gadał mniej więcej tak, że jeżeli możesz sobie coś wyobrazić, to możesz to osiągnąć. Dlatego obsesyjnie wyobrażałem sobie siebie w jacuzzi z fankami, w mojej głowie wkładałem im banknoty za stringi i klepałem je pod dupach w rytm bitów, które podsyłał nam trusku landrzej. Nie pomogło. Prawdę mówiąc, nadal moim jedynym oddanym słuchaczem był Macis. Reszta sprawdzała, to chyba jedynie z uprzejmości i zapewne wyśmiewała mnie za plecami. Nie ukrywam, że myślałem o tym, żeby rzucić to wszystko w pizdu i żeby skupić się na czymś bardziej przyszłościowym. Jednak ta myśl szybko ustąpiła tej, że prawie każdy artysta był kiedyś niedoceniany. Gdybym urodził się później i zaczął tworzyć w czasach New Schoolu, nagrałbym o tym kawałek z refrenem. Jestem jak Norwid, jak Kamil, Cyprian, Norwid. O, jestem jak Norwid, Kamil, Cyprian, Norwid. O! Nawet jeśli byłem jak mój kumpel gruby o! Z rapem wyrosłem, ale z rapu nie wyrosłem Przez prawie 20 kolejnych lat Koledzy znaleźli sobie stałe partnerki i mają dzieci A ja znalazłem kozacki podwójny Rym i świetny undergroundowy skład z Australii Pan Jezus w moim wieku wstał, A ja nagrałem utwór o życiu na poznańskiej dzielnicy Wilda nie umiem znaleźć kobiety, nie potrafię niczym zaimponować płci przeciwnej. Stanowczo za długo hip-hop jest moją jedyną miłością. A tak naprawdę przeciętną dziewczynę łatwiej jest poderwać na AIDS niż na Bragadaccio. Co mam mówić potencjalnym wybrankom mojego serca? Kochanie, na stoliku nocnym już czekają nas lubrykanty, kondomy i full z tematami dobite w na rymy? Może jakieś dirty talki w stylu Zobaczysz kurwa jak ci zaraz po freestyleuję w łóżku. Chodźmy na randkę, już zarezerwowałem bilety na bitwę o Śląsk. Stałem się kimś w rodzaju lokalnej legendy, bo mimo że przekroczyłem trzydziestkę, chodziłem na bitwy freestyleowe i od czasu do czasu bywałem na koncertach. Stałem się człowiekiem, przed którym ostrzegali mnie rodzice. Mówili mi przecież, że truskulandrzej to zapewne pedofil, skoro zadaje się z dzieciakami. W tym momencie nie różniłem się od niego za wiele. Z raz na rok ktoś mnie zapraszał na jakąś gościnną zwrotkę lub nagrałem kawałek, który miał mniej więcej 500 wyświetleń na YouTube. Wchodziłem na scenę z dzieciakami młodszymi o 15 lat, które rapowały o tym, że moja z się im chuje. Biłem się z nastolatkami jak raper kartki, na szczęście jedynie na rymy. A przed każdym tego typu występem musiałem wypić pół litra wódki, żeby nie myśleć za dużo o tym, że jestem żenujący. Biografia kogoś takiego jak ja nie jest materiałem na szkolną lekturę, więc do końca nie wiem po co to piszę. Czytaliście Zwierzenia Klauna? W zasadzie czuję się teraz jak główny bohater Heinricha Bola. Na jednej z bitew freestyleowych zarapowałem, że przeczytałem w życiu więcej książek niż mój przeciwnik widział kartek. A on zarapował, że moja dziewczyna robiła mu laskę, i wygrał. Co zrobić? Sztuka nie jest specjalnie doceniana przez audytorium. Pewnie gdyby Ernest Hemingway żył w dzisiejszych czasach i chciałby żyć z pisania, to musiałby postawić na teksty SEO o kosiarkach i laserowym spawaniu metali. A zresztą, co ja w ogóle pierdolę? Mimo, że przez te wszystkie lata sporo pracowałem, by poprawić swoje umiejętności wokalne i tekściarskie, to nigdy nie dotarłem do takiego etapu, bym mógł oczekiwać, że ktoś będzie tego słuchał dla przyjemności. Po prostu brak mi talentu. Dobra, kończę ten przydługi wstęp. Opowiem wam, co wydarzyło się po jednej z bitew. Nie zabraknie policji, narkotyków i krwi. W każdym razie ostrzegam, że to bardziej Anna Maria Wesołowska niż Agata Christie i bardziej gówno niż Stig Larsson. Miłej lektury. Rozdział drugi. O tym, jak załatwiłem koledze płytę regę. Do tematu palenia marihuany już od wielu lat podchodzę w ten sposób, że jej nie palę i że jestem za nielegalem. Bardzo się do tego zraziłem. Kiedyś kolega zaprosił mnie na swój strych. Była tam minusowa temperatura i kilku punów. Czym chata bogata, tym rada. Gospodarz uszykował dla nas cztery jointy. Puszczono je w obieg. Kiedy wypuszczałem dym, dostawałem kolejnego blanta. Nie było nawet chwili na oddech. Pierdolona presja rówieśników. Nagle poczułem, że zemdleję, więc powiedziałem, że muszę już wracać do domu. W moim przypadku alkohol to spokój, marihuana to szaleństwo. Poza tym to gówno było maczane w jakimś innym głównie. Miałem dziwne drgawki, przez które schodzenie po schodach zajęło mi mniej więcej pół godziny. Na dole zobaczyłem małą dziewczynkę. Przestraszyłem się jej do tego stopnia, że wbiegłem do góry w 10 sekund, spojrzałem znów w dół i powiedziałem sobie: kurwa! A potem pomyślałem, że jak w końcu wytrzeźwieje, to już nigdy więcej nie zapalę tego gówna. No i tak się trzymam do dzisiaj. Nie jest to dla mnie wyzwanie, po prostu tego nie lubię. Nie miałem żadnego kontaktu z paleniem przez jakieś 12 lat. Pewnego dnia typ, który pracował ze mną w kiosku, zapytał mnie, czy mogę mu załatwić płyty regę, bo on nie jest z Poznania i nie ma tutaj żadnych dojść. Byłby bardzo wdzięczny. To był student zaoczny, mógł być na drugim roku. Zatrudnił się może z trzy tygodnie wcześniej. Za dużo ze sobą nie rozmawialiśmy. A jeśli to były to raczej rozmowy w stylu Liverpool wygrał, Barcelona przegrała, oglądałeś Juventus? Tak, ja też oglądałem. Dlatego tak mocno się zdziwiłem, co więcej nie miałem pojęcia o czym on mówi. O czym ty w ogóle gadasz? Nie rozumiem, jaką płytę regę. Ja nie mam w domu takich płyt, nie słucham za często regę. Potrzebujesz dojścia, żeby móc zdobyć krążek Boba Marleya? spytałem. Stary, ale mi nie chodzi o muzykę. Nie wiesz o CB. To jest slang, kumasz? REGE, ale w slangu, odpowiedział. Aha, no luz, powiedziałem mimo, że nic nie zrozumiałem, czułem, że właśnie oglądam coś w stylu agaty młynarskiej rapującej hempgru na żywo. Kiedy byłem już w domu, wpisałem w Google młodzieżowy słownik online. Okazało się, że płyta regę oznacza gram marihuany. Pomyślałem, że płytka strasz metalem, czyli że mam na to wyjebane, że to oleje i że będę udawał, że zapomniałem. Następnego dnia ten ziomek znowu podbił. Najwidoczniej był mocno zmotywowany. No jak tam? Masz płytkę? Potrzebowałbym możliwie szybko, bo za kilka dni spotykam się z kumplami, których dawno nie widziałem. Czy może źródełko było puste, jak byłeś na rybach? Przepraszam, nie miałem czasu, ale dziś na bank ogarnę, odpowiedziałem. Mam olbrzymi problem z asertywnością. Widziałem, że w internecie można sobie zamówić jakieś kursy na bycie asertywnym. Jak powiedzieć nie, kiedy niemal obcy dla ciebie typ prosi cię o to, żebyś jechał na drugi koniec miasta i wziósł mu marihuanę, bo spotyka się z kolegami? Naprawdę przydałoby mi się takie szkolenie. Jeśli macie na miarę na coś takiego, to poproszę o DM. Dzięki temu miałbym zdecydowanie mniej problemów. Wróciłem do domu i napisałem do ziomka, czy nie może ogarnąć mi grama. Późno mówisz, odpisał. Faktycznie, jak będę następnym razem kołował trawkę narkotyczną dla kolegi, to napiszę o szóstej rano. Mówcie mi Babsel, albo główny bohater książki, Ślepnąc od Świateł. Od czego ma się kolegów, jak nie odpisania im na Facebooku, czy przypadkiem nie mają załatwić marihuany? Napisałem więc do kumpeli, z którą kiedyś miałem dobry kontakt, a która była amatorką palenia. Weź od adligatora, on na pewno ma, odpisała. Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy skrzydła zapominają jak latać i które przypominają skąd możesz wziąć marihuanę. Nie lubiłem aligatora. Za każdym razem, kiedy go widziałem, był tak przećpany, że bardzo trudno było go zrozumieć. Miał problemy z dykcją, a lubił dużo mówić. Podobno przesiedział ponad rok w psychiatryku, ale nie uważał, że ma jakiś problem. Robią zemstw z narkomanów, bo ktoś lubi palić 5 gramów dziennie? Parafrazował klasyczny utwór zespołu Fenomen, śmiejąc się głośno i pokazując swoje czarne zęby. Każdy ma takich znajomych, do których odzywa się jedynie wtedy, kiedy czegoś potrzebuje. Zawsze w takich sytuacjach jest mi głupio, bo to chyba nie wypada. To brzmi jak... Siemanko Tomek, nie widzieliśmy się trzy lata. Co słychać, bo obsesyjnie o tym myślę. Napraw mi komputer. Ja napisałem: Siemanko Alligator, jak tam u ciebie? Masz załatwić grama? Aligator powiedział, że ma marihuanę i że na luzie, że nie ma najmniejszego problemu, że to pestka, że dla mnie wszystko, że to bułka z masłem, że to będzie 40 zł i że mam podjechać na Naramowice. Jestem leniem, więc naprawdę nie chciało mi się jeździć po narkotyki na drugi koniec miasta. Czułem się trochę jak Bilbo Baggins przed wyprawą, ziomek z kiosku był moim Gandalfem, z tym, że nie odwiedzili mnie Kili, Billy, Fili, Rili, Mili i Fascynująco rozpoczyna się ta przygoda, prawda? Serial Narcos powinni nakręcić w Poznaniu. Pojechałem na Naramowice, po czym aligator do mnie zadzwonił, że teraz to on jest na ratajach. Jeśli załatwia się coś z narkotykami, to zawsze wszystko odbywa się za późno. Dlatego pamiętaj, chcesz kupić marihuanę, a nie robisz tego regularnie? I nie masz znajomości? Weź wolny dzień w pracy. Ziomek, podjedź na rondo Rataje, bo musiałem tu coś załatwić. Wsiądziesz w autobus, potem masz tramwaj, pół godziny jesteś, powiedział. Nie miałem po co dyskutować. Pół jebanego dnia siedziałem w tramwajach i autobusach, bo wszystko było zakorkowane. Dopiero późnym wieczorem dotarłem na rondo rataję, tak jak Odyseusz do swojej itaki. Aligator już na mnie czekał. Miał siedmiomiesięczny zarost, kaszkiet, szerokie spodnie i hip-hopową bluzę Player One, która najpewniej pamiętała czasy jego liceum, a na pewno pamiętała więcej niż on. Miał około 1,70 m i kiedy robił manewry po ciemku, można było widzieć jego żółte zęby. W starym dowodzie osobistym, w rubryce koloroczu, musiał mieć wpisane czerwone. Był tak zniszczony, że wyglądał na starszego niż w rzeczywistości, mimo że chyba nikt nie wiedział ile on ma faktycznie lat. Hello braciszku!" przywitał się ze mną podając dłoń, w której był woreczek. Schowałem świętego grala do kieszeni, podziękowałem i chciałem już iść. Aligator jednak miał ochotę na klasyczny short talk. Kurwa, ale piździ rozpoczął. Jestem naprawdę kiepski w tego typu rozmówkach, no bo rozumiem, że jest zimno, ale co mam na to powiedzieć? Stary, to wina tego jebanego niżu i że wiatr wieje z północy, ale nie przejmuj się, bo podobno w niedzielę ma być kilkanaście stopni. Jak się stoi w słońcu, to nie jest tak najgorzej. W każdym razie czekam już na lipiec, bo wtedy będzie lepiej. Powiedziałem, no... Alligator i tak uznał, że wyczerpałem temat pogody, więc zaczął mówić o hip-hopie. Hip-hop i piłka nożna to dwa tematy, o których da się porozmawiać prawie ze wszystkimi. Z profesorem, z ziomkiem i śpłonami. Ali pytał mnie o to, czy słuchałem nowych płyt, a ja odpowiadałem, że nie. W młodości sprawdzałem niemal wszystko. Pamiętam, jak słuchało się kaset i znało każde słowo kawałka, nawet jeśli to słowo brzmiało Elo. Siadało się na kanapie i zajmowało jedynie dźwiękami. Dzisiaj słuchacie muzyki w tym samym czasie, w którym pracuje się, czyta, sprząta lub biega. Ktoś wykonał olbrzymią pracę, żeby nagrać płytę, przelał swoje najskrytsze myśli na papier, wymyślił jak zrymować pierwszą sylabę z 80, zastosował dziesiątki środków artystycznych, ćwiczył dykcję z kamieniami w ryju, zapisał się na lekcję śpiewu, a ty przerywasz słuchanie po pięciu sekundach, bo przyszły banany podczas owocowej środy w Twojej korporacji. Posłuchasz jednym uchem tekstu, który ktoś pisał roniąc łzy, zanim głos Iwony namówił cię na premium Spotify. W ogóle przez te jebane algorytmy odechciało mi się słuchać nowego rapu. Kiedyś digging był sztuką i przyjemnością. Teraz podtykają ci pod nos płyty, których nie masz kiedy sprawdzić. Co zrobić? Najlepiej się pogodzić ze swoim losem, jak Seneka. Stary, dawno ci nie było na żadnej bitwie freestyleowej. Kilkaset metrów dalej, dzisiaj odbywa się batelka. Ja nie startuję, ale możesz pokazać, co potrafisz, zaczął mnie namawiać aligator. Ja potrafię się najebać i gadać jakieś bzdury do mikrofonu, ale jestem na to już za stary, odparłem. Pierdolisz, powiedział. Z takim argumentem się nie dyskutuje. Chyba mówiłem wam już, że nie jestem asertywny. Oczywiście poszedłem na tę bitwę. Pod klubem stało mnóstwo osób, ale na dwudziestu typów przypadała jedna kobieta. Średnia wieku wynosiła szesnaście. Zaokrągliłem to, kiedy wykonywałem obliczenia kalkulatorem. O kurwa, babsel! krzyknął jakiś dzieciak w okularach, który wyglądał, jakby uciekł z lekcji gimnazjum. O, siema! Uśmiechnąłem się, bo jestem uprzejmy, jednak tak naprawdę kompletnie nie wiedziałem, kto to był. Widziałem Cię dwa lata temu, jak pijany rapowałeś o tym, że twój przeciwnik wali konia swojemu koledze. Zajebiste show! Powinieneś wygrać, ale jury cię przekreśliło. Fajnie, że przyszedłeś, fajnie, że ci się jeszcze chce. Jak dla mnie stary, to ty jesteś legendą. No to dzisiaj będzie bitwa, już nie mogę się doczekać, gadał. Tego typu komplementy nie robiły na mnie wielkiego wrażenia, bo znaczyły tyle co nic. Pamiętam, jak po ósmej mili koledzy sobie wyobrażali, że będą kolejnymi eminemami. Udało się im częściowo. Niektórzy skończyli mieszkając w przyczepach. Zdziwię was. Nawet jeśli dwudziestu kolegów przywita aplauzem werso o oralnym, nie za dużo to zmienia w życiu. Wielu z nas myśli, że wygraliśmy w chwili, gdy Majka trzymamy rapował Eldo. Wychodzi na to, że wielu z nas ma. Schizofrenie. Beatboxerzy, którym wydaje się, że świat stoi przed nimi otworem, co najwyżej po latach będą mogli dorabiać jako zraszacze. W tym momencie łatwiej mi było zrozumieć, że ktoś uważa się gówno w muzeum za sztukę, niż że ktoś autentycznie czeka na bitwę freestyle'ową. Słyszałem o takiej historii, że pewna sprzątaczka posprzątała wystawę w muzeum, bo myślała, że to śmieci. Działo się to bodajże w Hiszpanii. Zacząłem sobie wyobrażać, że sprzątaczka przychodzi do tego klubu i wrzuca wszystkich zawodników, jurorów i fanów rapu do wielkiego worka. Dzięki wielkie! Powiedziałem. Pod klubem rozpoczęły się bitwy na śmierć i życie. Wczuci ludzie freestylowali, sypleniąc pod beatbox. Jakiś ty pożygał drugiego. Ziomek zrobił się na bóstwo, wycierając te hafty chusteczką i wbił się do środka. W ciągu pięciu minut podbiło do mnie z dziesięć osób z pytaniem, czy nie poczęstuję ich papieroskiem. Nastolatkowie, którzy zrzucają się na jedno piwo w czterech. Ten, kto był na takiej bitwie, ten w cyrku się nie śmieje. Podobno istnieje coś takiego jak scenariusz idealny. Akcja powinna rozpoczynać się w ten sposób, że bohater jest w strefie komfortu. Potem czegoś bardzo pragnie, następnie wchodzi do obcego świata i przystosowuje się do niego. W tamtym momencie byłem na etapie przystosowywania się. Powiedziałem aligatorowi, stary, idę do żabki po wódkę. Przed wejściem do klubu wypiłem 300 ml czystej Deluxe, a zaraz po wejściu poszedłem po piwo. Eliminacje właśnie się zaczęły. Jurorzy mogliby zarządzić, żeby ludzie się po prostu przywitali z publicznością. Taki test mógłby pokazać, kto umie poprawnie trzymać mikrofon. Jeden z zawodników przyprowadził ze sobą pół osiedla. Gdyby zarapował na przykład Yo, yo, elo, elo, lubię jeść chleb z mortadelą. I tak spotkałoby się to z orgazmem jego kolegów. Gdyby jego przeciwnik wymyśliłby na freestylu, jak zlikwidować problem głodu w Afryce, to oni krzyczeliby Wypierdalaj kurwa z tym gównem! To nie jest hip-hop! Uważam, że w muzyce najgorsi są słuchacze. Czasami wyobrażam sobie, że wchodzę na scenę i mówię Hej, jesteście tutaj Poznań? Jesteście? Nie słyszę! W takim razie chciałbym was poinformować, że jesteście bandą skończonych pojebów. Wy kurwa nie macie pojęcia o rapie i jego historii, już pomijając to, jak beznadziejny macie gust. Chuj wam wiapy, macie tylko jedną wadę. Żyjecie. To dla słuchaczy jest. To dla słuchaczy. Typ, który przyprowadził swoją bojówkę, był najgorszy na świecie. Freestyle w klasycznym hip-hopowym ujęciu, którym byłem zajarany jak debil, kiedy miałem kilkanaście lat, polegał na interakcji z publicznością, na byciu bystrym, spontanicznym. Trzeba było mieć flow i bawić się głosem, albo przynajmniej tak to widziałem i idealizowałem. Możliwe. Jednak z całą pewnością freestyle, który oglądałem tego dnia, polegał na darciu mordy i na zastraszaniu wszystkich dookoła. Jurorzy przepuścili tego ziomka z eliminacji do dalszego etapu bitwy o koszulkę z przeceny, bo się go bali. Nie potrafię znaleźć innego wytłumaczenia. Podczas jednej ósmej finału zrobił się niesamowity przypał. Wspomniana już przeze mnie gwiazda mierzyła się z osiemnastolatkiem. Młodzieniec był naprawdę niezły i miał potencjał. Umiał trzymać mikrofon, używał podwójnych rymów i celnie odbijał piłeczki jeśli piłeczko można nazwać wyzwiska od kurew. Po prostu był lepszy. Jury zarządziło dogrywkę bez bitu. Młody rzucił standardowym, w tym przypadku pociskiem, że jeśli będą rapować bez podkładu, to przeciwnik ma szansę, ponieważ ma flow jak żurom i to jeszcze z zapaleniem ucha. Idol tłumów rzucił, że wyjebać to on mu może i że jest tu z ekipą. Po tych wersach był remis. Kolejne wejście pokazało wygranego. Riposta idola nie miała rymów i sensu. Kiedy wybrzmiał werdykt, na scenę wbiegło mnóstwo osób. Jakiś większy typ wyjebał w łeb jednemu z sędziów. — Taki jesteś mądry? To wyskocz na freestyle! — krzyknął Juror. — Mam jeden strzał jak Eminem i zaraz cię tu lirycznie zabiję! Co ty pierdolisz, kurwa? Jaki ja winen? Za kurwie cię! Wpadł w szał ten jegomość. Ogólnie cały klub zaczął wrzeszczeć i się bić. Miłość, przyjaźń, muzyka. Głosiła grupa The Lunation, która została założona przez jednego z prekursorów hip-hopu. Ale dam głowę, że w tym klubie nikt o tym nie wiedział. Jakiś obcy panny typ do mnie podbił i powiedział Kto według ciebie wygrał? Wygrał hip-hop, jak mawiał Chirek Wrona, odpowiedziałem i zaśmiałem się ze swojego żartu, bo byłem już podpity. Wtedy ten facet uszczypnął mnie w polik, co mnie trochę zdenerwowało. W młodości przez kilka lat ćwiczyłem sporty walki. Jigoro Kano, który wymyślił judo, wyznawał zasadę – ustąp, by zwyciężyć. Postanowiłem, że w tej sytuacji będzie to dobra taktyka. Daj spokój, przyszedłem się tu napić, nawet nie słuchałem tej walki, powiedziałem. Jak kurwa nie słuchałeś, jak tu stałeś cały czas przy barze? Widziałem cię przecież, nie dawał za wygraną. Jestem naprawdę spokojnym człowiekiem. Popek kiedyś zarapował, ja nie szukam wojny, ale jak mnie wkurwisz, no to masz, no to masz. Z kolei Juras miał refren, by kochać bliźniego nauczał Pan Jezus, ale czasami kurwa nie da rady. No i chuj z tym, powiedziałem. Niestety moje haragoshi i ponsoinage średnio pomogły. Nie wiem co zrobiłby w tej sytuacji Jigoro ale dostałem cios w ryj i straciłem przytomność. Odcięło mi prąd. Świadomość wróciła do mojego ciała, kiedy stałem obok policyjnych radiowozów z aligatorem, młodym freestyle'owcem, jurorem, penerem, który rozpoczął burdę i jeszcze z kilkoma nieznanymi mi osobami. Pod okiem miałem limo, ale nic poważnego mi się nie stało. Jeden ze szkiełów kazał mi opróżnić kieszenie. Nie byłem przygotowany na taką sytuację i nie ukryłem ich sobie pod jajami. Podobno niektórzy są tak cwani, że jak widzą policjanta, to momentalnie połykają narkotyki. Niestety nie mam w tym doświadczenia. — Co tam masz, cwaniaczku? Wysypuj wszystko — rozkazał policjant. — Nic takiego — Klucze, chusteczki, telefon, portfel, guzik, kapsel i worek z marihuaną, powiedziałem. Postanowiłem użyć specjalnej, genialnej taktyki. Warto zacząć od pozytywnych lub neutralnych rzeczy, zanim powie się najgorszą. Kiedy pierwszy raz w życiu chciałem kupić alkohol w gimnazjum, to poprosiłem o paluszki, zeszyt, długopis, bilety na tramwaj i piwo. Jednak zarówno wtedy, jak i dzisiaj ten podstęp nie wyszedł. Nie bałem się jakoś szczególnie, ponieważ nigdy nie byłem karany, a tych narkotyków było tyle, co kot na płakał. Podejrzewałem, że max, co mogę dostać, to jakaś głupia grzywna. W każdym razie wzięli mnie do samochodu, podobnie jak kilku innych uczestników tej całej bitwy. Siedziałem z aligatorem, jurorem, młodym i penerem w jednym samochodzie. Aligator powiedział, patrząc na mnie, stary, jak co, to nie masz tego ode mnie. Pamiętaj, mów, że to znalazłeś, pouczał mnie. Kurwa, nie jestem głupi, powiedziałem. Rozkurwiecie, przysięgam, że cię zajebę, szepnął Pener, spoglądając na jurora. Rozdział trzeci. Konfitura jest wśród nas. Na komendzie każdy z nas został wysłany do innego pokoju. Nie przysłuchiwał facet, któremu dałbym 40 lat. Był łysy i dobrze zbudowany. Mówił bardzo głośno i udawał groźnego, ale z oczu patrzyło mu dobrze. Całkiem możliwe, że był przystojny. Nie jestem pewien, bo ja nie umiem oceniać wyglądu mężczyzn. Musicie mi wybaczyć, drogie czytelniczki, ale serio nie wiem, czy ładniejszy jest brat Pitt czy Jacek Krzynówek. Na basenie zawsze obrzydam, mnie, jak ludzie nie używają ręczników i paradują z kutasami na wierzchu. Przecież to wygląda obrzydliwie. Coś jak owłosiony nos jada. O czym to ja w ogóle mówiłem? Aha, już wiem. O kutasach na basenie oraz przesłuchaniu na policji. Nigdy nie byłem dobry w kłamaniu. Skąd masz tę marihuanę? spytał mnie policjant. Znalazłem, powiedziałem. Tak, jasne, znalazłeś. Jak ci pierdolne, to sobie przypomnisz, skąd ją masz, odpowiedział. Nawet nie musiał mi pierdolnąć, bo pamiętałem. Od Alligatora. Naprawdę ją znalazłem, proszę pana. Ja nawet nie palę. Leżało w łazience, więc podniosłem. Wiem, mogłem zostawić, tłumaczyłem. Nie rób ze mnie idioty. Masz na bank więcej niż 30 lat, chodzisz na imprezy dla młodzieży i nie palisz? Banda ćpunów. Prawie się pozabijaliście na tych hip-hopach. Kurwa, jak to leciało? Je, yeah, je, yeah, jest imprezka. By nienawidzić psów masz powód nowy? Słuchałem tego gówna za młodu, kontynuował śledztwo policjant, który, muszę to przyznać, miał poczucie humoru. Proszę pana. Ja wiem, że to wydaje się podejrzane, ale żeby komfortowo czuć się na takich imprezach, jedynie zalewam się w trupa. Dzisiaj nie zdążyłem, bo za szybko zaczęli się bić i za szybko przyjechaliście, mówiłem. Do niczego się nie przyznałem. Nie bałem się, bo domyślałem się, że nie ma żadnych dowodów na moją winę i że nic mi nie grozi. Z 20 minut gadaliśmy o wszystkim i o niczym, aż stróż prawa powiedział, że mam wyjść na korytarz. Spotkałem się tam z jurorem i z młodym freestylowcem, których przesłuchania musiały trwać jeszcze krócej. Jak tam? spytałem. Zajebiście, powiedział zadowolony juror, co nieco mnie zdziwiło. Chwilę pogadałem z tą specyficzną dwójką. Okazało się, że freestylowy sędzia ma na imię Krzysiu, że siedzi w rapie od pięciu lat i że bardzo podjarał się przesłuchaniem, bo gadał z wybitnie atrakcyjną policjantką. Mówił, że takie przesłuchania to mógłby mieć codziennie. Pieredalić policję nabiera nowego znaczenia. Młody freestylowiec zaśmiał się ze swojego żartu. Myślicie, że będziemy mieć z tego jakiś przypał? Spytałem. Jaki możemy mieć przypał? Co najwyżej ty za tę marihuanę, ale taka ilość to jakiś mandat i tym. Moja jedyna zbrodnia polega na tym, że wolałem freestyle młodego niż tego debila, którego nadal przesłuchują. Zaraz idziemy do chaty i tyle. Ja tam do policji nic nie mam, mówił Krzysiu. Jak hiphopowiec może nic nie mieć do policji? Co by powiedział na to gruby? Jeszcze trochę i fani reggae będą śpiewali o szkodliwości marihuany, pankowcy będą pisali o tym, że bunt to zachowanie, które nie przystoi nawet gimnazjalistom, a zespoły Disco Polo będą przedstawiały własną interpretację Ulisesa. Podobno powstał już storytelling jakiegoś rapera o tym, że sprzedał swojego kolegę na policji. Co ciekawe, otrzymał za to mnóstwo łapek w górę na YouTube zamiast kutasa na twarz. O tempora, o mores. Aha, czyli mógłbyś pracować w policji, stwierdziłem. Tego nie powiedziałem. Nie sprzedałem twojego ziomka, od którego wziąłeś marihuanę. Ale to już twój kłopot. Ja się w to po prostu nie wpierdalam, powiedział trochę obrażony. W tym momencie dobił do nas aligator. Policyjne kurwy, jak ja nienawidzę tych jebanych policjantów. Mam nadzieję, że nie ma wśród nas konfidenta, przywitał nas tymi słowami. Stary, kto ma wiedzieć, to wie od kogo twój ziomek ma towar i kto wygrał bitwę. Wracajmy do domów. Nic tu po nas, zaśmiał się młody. Nie powiedziałem, że to był twój towar. Nic się nie bój. Możesz mi zaufać, dodałem. Mam nadzieję, jeśli ktokolwiek w tym budynku dowie się, że sprzedaje i uprawiam w swoim domu marihuanę, to wszyscy macie przejebane, nie żartuję! Oczy usłyszą, usta milczą, powiedział stanowczo Aligator. Stwierdziliśmy, że nie ma co czekać na koniec przesłuchania Penera i nie ma co słuchać kolejnych życiowych mądrości Aligatora, że lepiej i bezpieczniej iść do domu. Tak też zrobiliśmy. Ku mojemu zdziwieniu sprawa ucichła, przynajmniej tak mi się wydawało. Przez kilka dni nie działo się nic. Powiedziałem znajomemu z pracy, że niestety niczego nie udało mi się załatwić i że go przepraszam. Zrozumiał, że źródełko było puste i że ktoś inny musi załatwić mu płytę regę. Szkoda, że nie potrafiłem mu tego powiedzieć od początku. Właśnie sprzedawałem komuś gazetę wyborczą, kiedy przyszedł do mnie SMS wysłany z nieznanego numeru. Wyglądał on w ten sposób: Już nie żyjesz, jesteś przegirany, chuju, pierdolony. Odpisałbym coś, aby wyjaśnić całą sytuację, ale nie miałem nic na koncie. Tak cały czas korzystam z doładowań na kartę. Kilka godzin później, jak wychodziłem z kiosku, z sąsiedniej bramy wyskoczył typ w szerokich spodniach i w kominiarce na głowie. Chciał mnie uderzyć, ale jakoś krzywo wyciął oczy. Przez to nic nie widział, nie trafił we mnie i się potknął. Poznałem go już po kilku sekundach. Pomogłem mu wstać. Cześć, aligator, Powiedziałem, czując zażenowanie, delikatny strach i rozbawienie jednocześnie. Sprzedałeś mnie. Sprzedałeś, jesteś zwykłą dziwką. Sprzedałbyś swoją matkę, swoją siostrę i swoją babcię nawet kurwa. Nie przestrzegasz podstawowych zasad. Kurwa, psy mi wjechały na chatę. Jesteś przegrany, masz jechane do końca życia. Zmień sobie ksywę z babsel na konfitura. Nie ma miejsca na tej scenie dla ludzkiego ścierwa takiego jak ty. Zero zasad. jesteś skończony. Sześćdziesiątka to twoja ulubiona liczba wrzeszczał. Nie krzycz tak! Mam czyste sumienie. Serio, nie zrobiłem nic złego, powiedziałem. To kto kurwa? Kto miałby w tym interes? żeby mnie sprzedać tylko ty do mnie przyszedłeś po towar w ostatnim czasie nie rób ze mnie idioty to musi chodzić o to mówił stary nie wiem to mógł być juror Krzychu to mógł być ten młody freestylowiec to mógł być pener oni wszyscy widzieli że miałem trawkę narkotyczną od ciebie sam to powiedziałeś w samochodzie kiedy jechaliśmy na komendę rozumiem że według ciebie jestem głównym podejrzanym jednak przysięgam ci na swoją głowę że niczego nie powiedziałem podczas przesłuchania to kto kurwa niby to byłeś ty weź spierdalaj Obiecuję ci to. Dowiem się, kto ciebie wsypał, to dla mnie sprawa honoru. Nie lubię, jak się mnie podejrzewa o coś, czego nie zrobiłem, odparłem zdenerwowany. Aligator się zamyślił albo przynajmniej usilnie próbował wyglądać na człowieka, który myśli. Nie wierzę, że zrobił ktoś to inny niż ty, ale dobrze, zgadzam się na to. Jeśli w ciągu tygodnia udowodnisz mi, że zrobił to ktoś inny, to nawet cię przeproszę i postawię ci piwo, perła. Jeśli nie, to stanę się twoim nocnym koszmarem. Nagram na ciebie Disa i będzie wojna. Każdy na osiedlu będzie wiedział, że babsel jest jebanym konfidentem. Wiesz czym jest Bi? Musisz wiedzieć, bo jesteś starej daty. Bif to jak się boisz wyjść z chaty. Bigi o tym rapował. Wykończę cię. Po nocach będzie ci się to kurwa śniło. Realigatora ostrzegał mnie. Co by nie mówić, aligator nie budził po strachu. Wyobraziłem sobie koszmar, jak przerażony zwiewałem przed typem w workowatych spodniach i czapce z daszkiem Chicago Bulls. W każdym razie, tak czy jak postanowiłem zacząć działać. Najbardziej obawiałem się tego, co ten typ mógł powiedzieć swoim znajomym, których miał naprawdę wielu. Z łatką konfitury faktycznie mógłbym mieć kiepskie życie. Pewnie musiałbym się mocno tłumaczyć. Bardzo lubiłem swoją dzielnicę i dobrze mi się na niej żyło. Problemy nie są tym, czego szukam. Denerwowało mnie tym bardziej, że niczego nie mogłem sobie zaszucić. Po przyjściu do domu wszedłem na Facebooka poprzez wspólnych znajomych dość szybko odnalazłem jurora Krzysztofa. Byłem na 90% pewny, że to on się wygadał. W końcu wspominał coś o pięknej policjantce, a sprawał wrażenie typowego anona z internetowych past. Takie było moje pierwsze wrażenie. Jednak nie mogłem mu niczego zarzucić wprost. Zaproponowałem wyjście na browar. Napisałem, że fajnie byłoby się lepiej poznać i że chciałbym pomóc w organizacji kolejnej ustawki freestyle'owej. W końcu mam znajomości z dawnych lat i mógłbym ogarnąć sponsoring od jakiegoś skate shopu. Mówcie mi proszę, Kuba Babsel albo Sherlock Holmes. Wszystko szło jak z płatka. Krzychu połknął i zaproponował, że mam wpaść do niego do domu jeszcze tego samego dnia. Rozdział czwarty. Przesłuchanie Jurora Krzysztofa. Kiedy wszedłem do pokoju Krzysia, chłopak oglądał na komputerze stare odcinki reality show, randki z tilą tequilą. Akurat odbywał się challenge. Kto pierwszy zje świńską waginę, będzie mógł iść z nią na randkę. Kurwa, zjadłbym taką potrawę bez problemu. To na pewno smaczniejsze niż golonka z chrzanem albo barsz mojej starej. A jaka świetna nagroda, skomentował. Dobrze, że przyniosłem ze sobą litr wódki. Nie wytrzymałbym tego śledztwa na trzeźwo. Mój nowy ziomek w pokoju miał plakaty gołych bab, nieżyjących raperów i Larry Croft. W jednym ze swoich kawałków zarapowałem Hip-hop dał mi 90% znajomych, a co drugi z nich jest trochę upośledzony. Real talk. To co, napijemy się na lepszy początek znajomości? Zapytałem. Nie ma na co czekać, ile można być trzeźwym, zaśmiał się Krzychu. Nie chciałem zaczynać rozmowy od sprawy przesłuchania. Moja taktyka była taka, żeby na początek porozmawiać o uniwersalnych tematach. Jednak już po pierwszym strzele wódki Krzysztof sam zaczął gadać o aligatorze. Poczułem się jak polski klub piłkarski lub nasza reprezentacja, która zawsze ma jakieś założenia przed meczem i za każdym razem nie udaje się ich zrealizować. Wiesz co, mam kontrowersyjną tezę co do tego, kto sprzedał, mówił. Absolutnie nikt tego nie zrobił. Znaczy, on sprzedał się sam. Nawet jeśli brzmi to dziwnie. Znam tego człowieka od pierwszej ustawki, którą organizowałem i nie oszukujmy się. To jest szpul. Aligator do końca nie kontroluje tego, co mówi i nie grzeszy inteligencją. Podczas przesłuchania był zbyt zjarany. Właściwie to on jest cały czas na haju i to nie tylko marihuana, ale jakieś tabletki, proszki, grzyby i inne ścierwo. Policjant go przycisnął, a ziomek nie wiedział jak może wyjść z tej sytuacji. Pewnie przyznał się, że handluje drobnymi ilościami, czy tam nie wiem jakimi, ma chyba nawet jakąś hodowlę, ziomek mi kiedyś mówił. Na drugi dzień zeszła mu faza i zaczął się bać, że ktoś się dowie, że rozmawiał z psami. On jest przecież tak prawilny, że nie sprzedałby na policji nawet samego siebie. Bał się, że wszystko się wyda i poszukał sobie kozła ofiarnego. Wyszło na ciebie. No, on ma trochę oryginalne podejście do hip hopu. Nie wiem, czy zrozumiałeś, jak ja to widzę. Teza, że aligator sprzedał sam siebie, była tak idiotyczna, że aż chwyciłem się za głowę. Pomyślałem, że Krzysztof jest pierdolnięty. Przepraszam, nie chcę cię obrażać, ale sam masz mocno specyficzne podejście. Kiedy ten penner podczas bitwy chciał cię bić, to kazałeś mu freestylować. Po co w ogóle daliście mu wyjść z eliminacji? Poza tym, nie odbieraj tego jako ataku, ale po co się tłumaczysz, że to nie ty? Przecież nikt cię o to nie pytał, powiedziałem. Kiedy wypowiedziałem te słowa, zrozumiałem swój błąd powinienem rozmawiać spokojnie i grzecznie, jeśli chciałem coś z niego wyciągnąć. Zapomnijcie o tym, że macie na mnie mówić Sherlock i mówcie mi proszę debil. Przecież ja się nie tłumaczę. Poza tym powiedzenie, że tylko winny się tłumaczy jest jakąś skrajną kurdę głupotą. Gdyby cię posądzili o zamach terrorystyczny, mimo że w trakcie tego zamachu karmiłeś kaczki w parku z dziewczyną, to potem w sądzie byś nic nie powiedział? Przecież podobno tylko winny się tłumaczy. Ochój, ci z tym chodzi. To źle, że na bitwie freestyle'owej chciałem freestylować? Jestem freestyleowcem, Co prawda emerytowanym, ale zawsze. Nigdy nie byłem bokserem. Jak chcesz, to tam są drzwi. Weź swoją flaszkę i wyjdź. Nie po to jutro mam wolne, żeby siedzieć z tobą i się kłócić, odpowiedział. Ja pierdolę, tylko się nie popłacz, pomyślałem. Dobra, przepraszam. To, że Legator mnie podejrzewa i mi grozi, kosztuje mnie sporo nerwów. Faktycznie, głupio się zachowałem, powiedziałem. Zgodnie ustaliliśmy, że póki co odpuszczamy ten temat i że rozsądni będzie, jak walniemy sobie pod was strzały wódki za jednym zamachem. Widziałeś ten stary teledysk Lil' Kim, na której widać cyce? Krzysztof rozpoczął nowy temat, żeby pojednać. Istnieje pradawna, niepisana zasada, która mówi o tym, że mężczyźni powinni konwersować o dupach i cycach. Jednak ja tego nie lubię. Nigdy nie mówiłem cześć obcym i atrakcyjnym kobietom na ulicy. Nigdy za nimi nie gwizdałem, mimo że kiedyś robiłem w budowlance. I w ogóle nie zachowywałem się jak idiota przez to, że widzę kobietę. Czuję wielkie zażenowanie, kiedy mój znajomy gwizdze za obcą babą. W kobietach z całą pewnością najbardziej cenię to, że w przeciwieństwie do mężczyzn jeszcze żadna przy mnie nie powiedziała o osobie płci przeciwnej ław ław, hał hał, ale bym je bała. Poza tym, empatia jest jeszcze spoko. Z kobietami jest tak, że mają cyce. A Lilkim jest kobietą. No ale trudno. Powiedziałem, że widziałem i że faktycznie fajne piersi. Poczułem się po tym niesamowicie męsko. Po kilku szybkich kieliszkach Krzychu zaczął płakać. Nie wiedziałem, jak mogę się w tej sytuacji zachować. Nie znałem go i nie wiedziałem, co go sprowokowało do takiego zachowania. Czekałem, aż sam zacznie mówić. Stary, całkiem niedawno miałem dziewczynę. Byliśmy razem dwa lata i myślałem, że mogę jej ufać. Rozumiesz, że wyruchał ją mój znajomy? To był dobry ziomek aligatora, Szczynszyl. Kurewska męska rasa. Mężczyźni regularnie wbijają sobie noże w plecy. Judasz, Brutus. Kacper Hamalajnen w kolejorzu, Paulo Sousa w reprezentacji. Wszyscy byli mężczyznami. Dlaczego nie możemy być jak kobiety, które trzymają się razem? W tysiącach jednoczą się, żeby wykrzyczeć swoje niezadowolenie z tego, że nie mogą legalnie usuwać płodów. Nawet jeśli wyglądają jak niedźwiedź z Gwiezdnych Wojen. To inne kobiety dają im serduszka pod zdjęciami i piszą Pięknie kochana wyładniałaś, jesteś prześliczna. Nagrywałem piosenki o tym, że nienawidzą mężczyzn ich, że hej singielki trzymajcie się. Jesteśmy mocne jak jakaś kurwa bijącej. Prawie każda kobieta w swoim życiu na całowała się z koleżanką, a jak zrobisz felaty o koledze po pijaku, to zaraz wielkie halo. Super żart. <laughs> ale może ja chciałbym, żeby kolega mi dał serduszko pod moim zdjęciem profilowym na Facebooku i napisał. No no, ale ty jesteś ładny, Krzysiu, albo żeby ktoś nagrał utwór. Hej, single mężczyźni, jesteśmy super, a kobiety to kurwy, no ale tak nie będzie, nigdy tak nie będzie, mówił łukając. Pomyślałem, że tutaj nie ma co myśleć, tu trzeba pić. Nie trzeba być genialnym detektywem, żeby domyślić się, że Krzychu zwyczajnie nie lubił aligatora. Pewnie chciałby mu dojebać. Teraz wyszła jeszcze sprawa z szynszylem, czyli kolegą dilera. Odpowiedziałem, że to pojebana sytuacja i kiwałem głową ze zrozumieniem. Wiesz co? Chciałbym urodzić się w dawnych czasach. Poznałbym kobietę, ona robiłaby mi rosół, a ja biegałbym po drewno do lasu na opał. No i spoko. A dzisiaj prawie każda po dwudziestce ma wymyślone problemy Tindera i czyta jakieś ścierwo na Facebooku o tym, jacy mężczyźni są beznadziejni. Od tego jeszcze bardziej mi odpierdala, mówił. Krzysztof rozkręcał się coraz bardziej, ja kiwałem głową coraz mocniej, żeby udawać, że go w pełni rozumiem. Według tych wszystkich zjebów, coachów z Facebooka na świecie nie ma prawdziwych mężczyzn poza nimi. Jakby kurwa pisanie bloga było męskim zajęciem. To jest tak głupie, że nawet alligator jest przy tym tytanem intelektu. Dlaczego one nie lubią miłych i dobrych facetów? Gdybym miał napisać tekst, który byłby poradnikiem dla singli, to brzmiałby mniej więcej w ten sposób. Przede wszystkim trzeba obalić mit, że kobiety lubią miłych facetów. Sranie ludziom do ryja to klucz do sukcesu. W dzisiejszych czasach łatwiej znaleźć potwora z Loch Ness niż kobietę, której nigdy nie walnął żaden facet. Dlatego jeśli bijesz kobietę, to bardzo dobrze. Nie będę o Uczył dzieci robić. Jednak szanuj się proszę i zadbaj o to, żeby dłonie, którymi ją pizgasz, były zadbane. Ponad 50% kobiet zwraca uwagę na dłonie. Najpierw obcinanie paznokci, potem manto. Było mi go zwyczajnie żal. Trochę się nawet z nim zgadzałem, przecież sam jestem inselem, który ostatni stosunek odbył lata temu. Nie mówiąc już o przytulaniu i trzymaniu się za rękę, a najebałem się w rekordowo szybkim tempie. Piliśmy kieliszek za kieliszkiem, odpalaliśmy fajkę za fajką. W pokoju unosiło się mnóstwo dymu, a okna były uchylone jedynie lekko. Kolejną bardzo istotną rzeczą, na którą zwracają uwagę kobiety, są buty. Charakter człowieka poznasz nie po czynach, a po obuwiu. Jak to? Co niby kurwa but może powiedzieć o mężczyźnie? Jak niby rzecz może mówić? Mógłby zapytać prawiczek. To nie chodzi o to, że musisz wydać tysiąc złotych, żeby zaruchać. Musisz wydać minimum trzysta. Tym samym pokażesz, że jesteś odważny, odpowiedzialny, godny zaufania i masz poczucie humoru, kontynuował Krzysztof coraz bardziej wkurwiony. Jedziemy dalej. Obowiązkiem jest zdjęcie na tinderze ze ścianki wspinaczkowej. Typowa autoprezentacja mężczyzny z tej popularnej aplikacji to BMW, ściana wspinaczkowa i podróże. Skoncentruj się na ściance, selfie z ręki ze ścianą, zdjęcie z ekipą pod ścianą, zdjęcie pod ścianą na kiju do zdjęć. Możliwości jest wiele. Pamiętaj tylko, żeby nigdy nie robić fotki od dołu, bo wtedy wyglądasz grubiej. Zaśmiałem się i to nie tylko z uprzejmości. Ten Krzysztof, jednak, nie był tak głupi, na jakiego wyglądał, i umiał być całkiem zabawny. Chociaż z drugiej strony to może kwestia alkoholu. Podejrzewam też, że nie byłem pierwszą osobą, której się żalił. Kolejną rzeczą jest gotowanie. Podobno nie ma bardziej seksownych rzeczy niż jak kobieta ogląda typa, który grzebie kijem w patelni. A członek w pochwie, możesz zapytać. Nie, to jest na jakimś piątym miejscu. Wiadomo, dlaczego jesteś singlem, a Magda Gessler nie. Kanibal kajetan poznański fascynował się gotowaniem ludzi i miał dziewczynę. Podsumujmy, bądź mało kulturalny, miej super buty, gotuj i napierdalaj zdjęcia przy ściance wspinaczkowej. Powodzenia, ale zaraz! To serio, żeby znaleźć swoją drugą połówkę muszę dbać o tak chujowe pozory jak jakieś buty albo robienie obiadu zamiast być sobą? Zapytasz smutny, to wal sobie konia dalej ubię. Znowu się zaśmiałem, powiedziałem mu, że ma gadane lepiej niż najbardziej znani freestyle'owcy i spytałem go, czy miał kiedyś Tindera. Kurwa, korzystałem kiedyś z tego gówna, odpowiedział. To było kilka lat temu, jeszcze zanim poznałem swoją ex. Spotkałem się z jedną dupą, poszliśmy do hipsterskiej restauracji. Mówiła, że kocha spacerować, słucha wariacji jazzowych i że ma specyficzne podejście do używek. Wiadomo. Mówiłem, że to spoko, że to fajne. Jednak prawda jest taka, że ja wolę freestyle'owe a to jest tak, ja gram tu jak Mario Jardel, a twoje niuniej to chuj w gardziel od jazzowych wariacji. I am what I am. Potem się rozstaliśmy, poszedłem do domu, a ona mnie usunęła z pary. Zawsze tak jest. Nie umiem być suką, a one sypią mi piach w oczy. Polałem po kolejnym strzale i pozwoliłem mu prowadzić ten monolog. Chyba jestem dobrym słuchaczem. Stary! Te kobiety na Tinderze są nudne jak jasny chuj. A chcą by je rozśmieszać albo zaskakiwać. Piszą ci: "Rozśmiesz mnie. Zaskocz mnie bo się nudzę. Postaraj się o mnie. Nagrodą może być emotikon, jesteś fajny albo haha." Ten Tinder to jest aplikacja dla przegrywów życiowych, którzy zostali zranieni, nie umieją czuć jak człowiek i mają jakieś wymagania z dupy. Dziewczyny, które korzystają z tej aplikacji, myślą, że będą żyły jak w jakimś chujowym serialu ze Stanów, a prawda jest taka, że będą mieszkać na dziewiątym piętrze w bloku ze zwykłym typem i kredytem studenckim. Idę się odlać, powiedziałem. Po czym pomyślałem, że przydałoby mi się więcej empatii. Krzychu ze swoim bólem i smutkiem zasłużył chyba na milszy komentarz. Chociaż generalizował jak typowy Debil, mieszkający w piwnicy i piszący na wykopie, poza tym widział problemy we wszystkich poza sobą, ale skoro chciał sobie. Ponarzekać po pijaku i miał mu to pomóc? Hmm. Kiedy wróciłem, już czekał z kolejnym kieliszkiem i następnymi przemyśleniami o tym, jakie życie jest niesprawiedliwe i puste. Nie wiem już, co mam robić. Czytam poradniki o podrywaniu. Niby ironicznie, ale tak nie do końca. Kiedyś czytałem jeden z takich poradników na kiblu. W powietrzu unosiły się cynamon i emocje. Napisali tam, że trzeba trzymać nogę założoną na nogę i pokazywać palcem wskazującym swojego penisa, bo to bardzo męskie. No to próbuję, ale na ten patent jeszcze nie zaruchałem, użalał się. Stary. Nie czytaj gównianych poradników i nawiedzonych blogerek o tym, jacy powinni być mężczyźni. Odpocznij od kobiet i od podrywania. Nie trzeba całe życie być w związkach. Poza tym, po co analizować, w jaki sposób mamy siedzieć? Od tego można co najwyżej zwariować. Na pewno kiedyś znajdziesz tę jedyną. Tamta nie była dla ciebie. Co to za partnerka, co cię zdradza? Jebać ją! Tak miało być, jak rapowała molesta, powiedziałem. Srak miało być, kurwa. Człowieku, ja mam depresję po swojej byłej. Jestem martwy w środku i żałuję, że tylko w środku. Moja ex odżywa się do mnie tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebuje, a tak naprawdę niczego nie potrzebuje. Nie mamy kontaktu, a jeszcze dwa miesiące temu rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby mieć dziecko. Co tu się kurwa odjebało z tym mszylem i zdradą? Niby no woman, no cry? Niby tego kwiata jest pół świata, ale chuj z tym. Jeśli 99% to chwasty, jebać, kurwa. Jebać, ja pierdolę. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, jak ja. Dobrze, że cierpienie jest Rozwoju, bo przynajmniej rozwijam się doskonale. Ostatnio chleję codziennie. Dobra, to najwyższy czas się ogarnąć. Sam jestem singlem i czasem czuję się samotny, ale bez przesady. Tracić życie na rozpamiętywanie jakiejś debilki, jeśli nie umiesz być sam i masz taką potrzebę, to załóż sobie tego Tindera jeszcze raz. Tam jest tyle kobiet, że nie możesz mówić, że wszystkie mają taki sam charakter. Zobaczysz, za jakiś czas się uda próbowałem go pozytywnie zmotywować. Wczoraj powiedziałem koledze, który co drugi dzień ogarnia spotkania z dwudziestolatkami z Tindera, że skończy w piekle. On odpowiedział, że woli siedzieć w piekle z tymi dzieciakami niż ze mną w niebie. Co zrobić? Grzeczni chłopcy idą do nieba, niegrzeczni gdzie chcą, czyli do śmierdzącego klubu z chujową muzyką z z pierwszego roku studiów z aplikacji na telefon. Nie chcę klikać tych serduszek, ustawiać się z kolejną dziewczyną i pierdolić jej w kółko te same farmazony, że lubię oglądać filmy. Stary, jeśli człowiek nic nie robi, to się nie zawiedzie. Będę siedział w domu całymi dniami w szlafroku, pił wpierdalał cukierki. I oglądał filmy porno. Jeśli uda mi się założyć spodnie, to będę pozytywnie zaskoczony. To mój plan A, B i C na kolejne tygodnie, powiedział. Zauważyłem, że czuję się coraz bardziej napruty, a piję równo z krzychem. Jeśli to się tak skończy, to stracę honor i aligator będzie chciał mnie zabić. Ale przynajmniej przedyskutujemy wszystkie problemy sercowe tego wrażliwego i zranionego jurora bitwy freestyleowej. Pomyślałem, że muszę zadziałać jak profesjonalista albo chociaż pakol podczas wywiadu z bonusem BGC. Jest jeszcze flaszka w lodówce, nie? Ona leży na tej górnej półce, prawda? Spytałem. Tak, powinna być. No to pole, a ja w tym czasie pójdę się wysrać usłyszałem odpowiedź. Może nie był to wyszukany dialog, ale przynajmniej niezwykle popchnął akcję do przodu. Wyjąłem wszystkie kieliszki, jakie Krzysztof miał w kuchni. Do połowy wlałem wódkę, a do połowy wodę. Nagle ujrzałem jakąś zapisaną kartkę. Wiem, że nie powinno się czytać cudzej korespondencji, cudzych zapisków ale na szczęście nikt nigdy nie mówił niczego o cudzych tekstach hip-hopowych. yo! yo. Poznań! Tutaj Krzysztof właśnie, Aligator, ty kurwo błaźnie, odczytałem. Potem zauważyłem przekreślenie. Autor tekstu musiał uznać, że lepszy niż Aligator, ty kurwo błaźnie, będzie Aligator, zrób mi laskę. Cały tekst był disem na szynszyla i Aligatora. Szynszyl zawinił tym, że puknął dziewczynę Krzysztofa, a Aligator zawinił tym, że jest ziomkiem szynszyla. Dis kończył się wstawką masz kurwo dwa dni na odpowiedź, albo uznaję ten beef za wygrany. Średnio mi się to spodobało. Być może dlatego, że najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, ale bardziej prawdopodobne, że to z tego powodu, że ten tekst to było jakieś absurdalne gówno. Niespodziewanie i przypadkiem znalazłem oczywisty dowód na to, że Krzysztof jest głównym podejrzanym w całej sprawie z marihuaną. Miałem szczęście, on naprawdę nienawidził aligatora. Uśmiechnąłem się od ucha do ucha. Wszedłem do pokoju, w którym Krzysiusz siedział i spytałem: Tej kurwa, pijemy? Krzysztof stwierdził, że ładny ze mnie wariat, że polałem tyle kielichów za jednym zamachem, wypił strzała wódki i znowu zaczął gadać o kobietach. Stary, kiedyś poznałem taką jedną dupę przed wspólnego znajomego. Nawet się z nią przespałem, ale to zwyczajnie obraża mój intelekt. A może to kwestia tego, że przeciwieństwa się przyciągają? Ja jestem spogo, a to była głupia kurwa. Miałem już dość tego gadania, że nie układa mu się w życiu z kobietami. Dobra, skończ na chwilę pierdolić i pijmy, powiedziałem. Stwierdziłem, że nie pohamuję ciekawości i chwyciłem wódkę. Ziomek, zmieńmy temat. Widziałem, że napisałeś Disa na Alligatora i Szynszyla. Przepraszam, nie czytałem tego całego, ale kartka leżała na wierzchu. Zauważyłem to przypadkiem, kiedy wlewałem wódę w kielony. Kurwa, zapomniałem wywalić tę kartkę. Wstydzę się tego, ale to prawda. Wiadomo, że nigdy tego nie nagram. Pisałem to po pijaku i zwyczajnie o tym zapomniałem. To jest kwestia mojego honoru, wiesz. Miałeś kiedyś tak, że ktoś w opórcie zawiódł i potem chciałeś się zemścić? Trochę mam bekę z samego siebie, że chciałem to załatwić w ten sposób. Może powinienem wyjebać szęszylowi jak w podstawówce za górką i byłby spokój. Z drugiej strony nie umiem się bić. Wystarczyło mi wytrzeźwieć, żeby skumać, że to, co robię, jest głupie przyznał. Spoko. Każdy kiedyś odjebał coś, czego się wstydził. I to często bez większego powodu. Kto nie zżygał się na siebie po alkoholu lub nie przelizał lachociąga, niech pierwszy rzuci kamieniem. Rozumiem cię z tym pragnieniem zemsty, ale powinieneś od jutra zrobić sobie przerwę z alkoholem. To ci dobrze zrobi, powiedziałem. Mimo to tłumaczenie krzycha nie zmieniło mojego postrzegania sprawy. To na pewno on był konfidentem. Byłem o tym przekonany. Przestaliśmy rozmawiać, a Krzysztof zaczął przełączać kanały w telewizji. Zatrzymał się na programie o gotowaniu. Na miejscu tych restauratorów bym nie wytrzymał i powiedział tej babie, że ma wypierdalać stwierdziłem. Wyjątkowo niemiła baba. Nawet jeśli po prostu taki jest stały scenariusz tego programu: wypierdalać, w punkt, w punkt człowieku. Poszedłbym do tego programu dla szefów kuchni, nie pamiętam jak to się tam nazywa, i przygotował dla jurorów herbatę i jajecznicę z dwóch jajek, żeby tylko móc spojrzeć na ich zszokowane ryje. Albo rzuciłbym jej, kurwa, cordon bleu z w ryj i powiedział, przyszykowałem na dzisiaj coś specjalnego. Ja pierdolę, ta telewizja to Sodoma i Gomora. Powiedział przełączając na Warsaw Shore. Niedawno oglądałem świadectwo nawrócenia jakiegoś typa. Mówił, że człowiek nie może pochodzić od małpy, ponieważ małpa nie wymyśliłaby zegarka. Musimy zrobić kurwa taki czat, żeby im pokazać, że Polska ma kurwa pierdolnięcie i że kurwa inne ekipy się do nas umywają. Poinformował jeden z uczestników, który udawał, że kopulował z figurką świni. Ja pierdolę, powiedział Krzysztof. Tęsknie za programami na poziomie jak randki z tilą tekilą. Tej, co jest? Wlałeś wodę do niektórych kieliszków? Pomyślałem, że krzychu przejrzał mój plan i że zaraz wyrzuci mnie za drzwi, ku mojemu zdziwieniu stało się inaczej. Zajebiście, kurwa mądry jesteś babsel. Widać już po ryju, jak popija się wódkę wodą, to na drugi dzień praktycznie nie ma kaca. Mało kto to praktykuje, chyba coraz bardziej cię lubię ziomek. Chodź, zwiększymy tempo. Wypiliśmy kilka kieliszków, po czym Krzysztof mnie kulturalnie przeprosił i mniej kulturalnie się zżygał. Człowiek, to brzmi dumnie! Zabawne, że często pijąc rozmawia się o miłości, ojczyźnie, kosmosie lub bogu, a kończy się niemal zawsze bełkotem i żygami. Wzięliśmy po kolejnym strzale. Kurwa, jesteś spoko, naprawdę, lubię cię, muszę ci coś powiedzieć. Jestem winny ci szczerość. Przepraszam, że nie powiedziałem ci wcześniej, ale się wstydziłem, ale zachowaj to dla siebie, zaczął tajemniczo krzychu. Włączyłem dyktafon, który był schowany w mojej kieszeni. Pomyślałem, że to jest ten moment, w którym juror przyzna się, że to on wsypał aligatora i to opowiadanie się skończy. Wrócę do domu z poczuciem wykonanej misji. Bacel, słuchaj, zdradzę ci sekret. Nie mogę tego dłużej dusić w sobie. Tak naprawdę Banksy to ja, zaskoczył mnie. Nie no, żartuję. Chodzi mi o tę, tę policjantkę, która mnie przysłuchiwała, mamrotał. No co z tą policjantką? spytałem bardzo zniecierpliwiony. Nie umiałem opanować drżenia głosu. Dobra, w chuj była, nie? Dzisiaj zanim przyszedłeś, to se zwaliłem pamięciowe pod nią, zdradził swoją tajemnicę. Stwierdziłem, że nic tu po mnie i że wyłażę z domu. Krzychu był bełkotał coś od cyzach i przewrócił się nieprzytomny na wyro. Wyszedłem odbijając się od ścian mówiąc, weź jeszcze zamknij za mną. W kieszeni miałem mieć dowód rzeczowy, a zdobyłem nagranie, na którym Krzysztof mówi, jak się masturbował pod atrakcyjną policjantkę. Lepszy ryc niż nic. Rozdział piąty. Przesłuchanie hardkorowego Miłosza. Wstałem z okropnym kacem, jednak i tak koniecznie chciałem porozmawiać z drugim podejrzanym, czyli z ulicznym raperem, który miał zamiar zlać krzycha na kwaśne jabłko. Kompletnie nie miałem siły, ale musiałem wykorzystać fakt, że była sobota, czyli dzień, w którym nie musiałem zarabiać na chleb baltonowski siedząc na dupie w kiosku. Ten typ wydawał mi się najmniej podejrzanym ze wszystkich, ale najczęściej w filmach lub książkach kryminalnych tak jest. Ten z pozoru najmniej podejrzany na końcu okazuje się być głównym winowajcą. Czy tym razem miało być podobnie? Problemem było to, że nie wiedziałem, jak on się nazywa. Mam kilku kolegów, którzy robią uliczny rap i których nawet lubię. Nie wiedzą, co to Ravco, Stripe, Cold Quest lub KRS-One. Ale wiedzą, kim jest ZTG, TKT i MTZ. Wykręcają naprawdę niezłe liczby wyświetleń. Zdecydowanie lepsze ode mnie. Wlazłem na profil jednego z tych ziomków, zacząłem przeglądać jego znajomych i znalazłem Igłę Stogusiana. Kolejny raz rozwaliłem system. Marnuje się w tym kiosku, skoro mógłbym być jak Rutkowski. Okazało się, że Penner ma na imię Miłość. Na zdjęciu w tle miał napis, że należy jebać tych, co za plecami sieją ferment. Siema, idziesz dzisiaj na kolejorza? Napisałem mu. Odpisał. No idę. a co ty kurwa, kolegów szukasz? Napisałem, że jestem od młodego mrówy i że po prostu dzisiaj nie mam z kim iść, i że jestem fanem jego freestylu. Takich kłamstw nie powstydziłby się syn Geppetto. Tak naprawdę, ostatnio widziałem mrówę, jak byłem w liceum, ale o tym go nie poinformowałem. Wymieniliśmy kilka wiadomości o meczach, z których jasno wynikało, że jestem kumaty. Byłem kiedyś nawet na wyjeździe, na którym dostałem wryj z gazu łzawiącego od policji. Stałem w całej grupie kumatych obok grubego jakiejś dziewczyny i starszego pana, który prawie dostał zawału. Tego mu też nie napisałem. Zgadaliśmy się na przystanku przy Hetmańskiej. Miłość mógł budzić przerażenie. Był łysy, konkretnie zbudowany i miał więcej niż 1,90 dziewięćdziesiąt. Na twarzy miał blizny, najprawdopodobniej po nożu. Dlatego cały czas byłem bardzo uważny, żeby nie zorientował się, jakie faktycznie są moje zamiary. Szczerze mówiąc, bardzo dawno nie byłem w kotle i nie śpiewałem podczas meczu. Mocno interesuję się sportem jak każdy szanujący się mężczyzna, jednak kompletnie nie jaram się racami i śpiewaniem chujowych rymowanek. Podejrzewam, że rymy częstochowskie żenują mnie tak mocno przez moje hip-hopowe doświadczenia. Ona gra, grużyna ma siala lala. Co to ma kurwa być? Gdybym to ja prowadził doping, kazałbym wszystkim śpiewać na przykład. Hej, pokazuje w rymach, jak mocno obchodzi mnie drużyna. Będę na nią chodzić aż po finał i boją się na skibice w Chinach. Elo! Znacie kibicowskie powiedzenie, gdyby obchodziła nas piłka, zostalibyśmy piłkarzami? Ja mógłbym powiedzieć, gdyby interesowały mnie race, pracowałbym w sklepie z petardami. Najbardziej lubię się dzieci na środkowej trybunie jak rasowy piknik. Bywa, że mecz jest dla mnie dodatkiem do kiełbasy. Uwielbiam takie imprezy jak Mistrzostwa Świata lub Euro w piłce nożnej, kiedy kibiców udają Maryla Rodowicz, Liber i przypadkowo Baba w sklepie spożywczym. Wcale się tego nie wstydzę i nie czuję się przez to gorszy od kogokolwiek. Na mecz jechaliśmy tramwajem. Miło spędzaliśmy czas, krzycząc o tym, że Legia jest damą lekkich obyczajów i że policjant zabił dziecko, bo był odważny. Za każdym razem jak mijaliśmy policję, to po tramwaju darło jape Patrzcie kurwa, jadą pedały, tak się bawi, tak się bawi, lech Poznań! Tego dnia Kolejusz grał z Brugbetem Niciecza, czyli z zespołem, który lubi niewielu, a większość nienawidzi. To był spektakl dla masochistów. Nie da się tego inaczej nazwać. Wszystko zakończyło się wynikiem 0 do 0. Żeby móc oglądać tę kopaninę na żywo, wydałem 30 zł, kto Boga temu zabroni. Miłosz spytał, czy robimy coś po meczu. Konkretnie chodziło mu o piwo harnać na jego osiedlu. Głupotą było nie przystać na taką propozycję, tym bardziej, że chciałem dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak wyglądało jego przesłuchanie. Okazało się, że Miłoszowi brakuje dobrowara 40 groszy. Na szczęście kilka dni temu dostałem wypłatę. Więc postawiłem czteropak. Pieniądze nie dają szczęścia. Dopiero zakupy, kurwa, powiedziałem. Otworzyliśmy piwo i westchnęliśmy. Ja do nieba nie chcę, wcale. Ja niebo mam tu, jak to zarapował fisz. Usiedliśmy na ławce i podziwialiśmy osiedle. Było jeszcze jasno. Mecz odbywał się o nietypowej wczesnej godzinie. Mieliśmy sporo czasu. Dzieci sypały sobie piach do oczu i przeklinały. Robotnicy wychodzili ze sklepu z flaszką, a chośtawki były pokryte głano. Wiesz co mnie w kurwia? spytał miłoż. Nie wiem, odpowiedziałem. Podejście pierdolonych mediów do kibiców. Przecież my kurwa jeździmy po domach dziecka, my pamiętamy o prawdziwych bohaterach, a oni piszą, że jesteśmy dilerami. Gdyby była teraz wojna, to kibice by uratowali Polskę. A jak oni chcą imigrantów, to niech sobie kurwa przyjmą ich w domach. Potem będą musieli ruchać kozy, wyjaśnił wyraźnie zdenerwowany. Stwierdziłem, że najrozsądniej będzie tego nie komentować. Masz może papierosa? spytał Miłosz. Miałem. Rzucałem fajki nie przesadzając kilkanaście razy. Każdy zna ten cytat z Marka Twaina. Z dwa razy udało mi się nie palić trzy miesiące, z raz dwa miesiące, z raz miesiąc i dwa razy pół roku. Zawsze potem ludzie mi mówili: Nie wierzę, to mega głupota wracać do nałogu po takiej przerwie. Człowieku, tylko 5% rzucających nie wraca. Jedyne co mi w życiu zostało to papierosy, mawiał ojciec mojej koleżanki i w pełni go rozumiem. Fajki są spoko, bo można je palić i nie trzeba rozmawiać na siłę, kiedy się nie ma nic do powiedzenia. A chyba wyczerpaliśmy już większość wspólnych tematów. Całe szczęście zaczęło. O chuj, pada! Błyskotliwie zauważył Miłość i zaproponował, żebyśmy weszli do jego chaty. W środku było bardzo skromnie. Na ścianach były wywieszone flagi, krzyże i przyklejone naklejki z hasłami w stylu HWDP. Postanowiłem, że podejmę jakiś temat, ponieważ musimy się lepiej poznać, zanim popchnę swoje tajne śledztwo do przodu. Popatrzyłem na łóżko Miłosza, na którym leżało pełno koszulek z patriotycznymi hasłami. Trochę mnie bawią te filmiki z YouTube. Wiesz, na takiej zasadzie, że jakiś lewak podchodzi do kogoś z koszulką Powstanie 1944 i pyta się na przykład: "A do którego sierpnia broniła się Ochota? Lub w jaki dzień tygodnia Niemcy rozpoczęli atak na Sadybę?". Nie wiesz? A skoro nie wiesz, to jesteś debilem, co? Przecież w tych koszulkach chodzi o to, żeby pokazać, że fajnie jest być Polakiem, prawda? O to, żeby podziękować dziadkom za to, że byli odważni. Tu celem nie jest wygranie olimpiady z historii, nie? Powiedziałem. "Tak, kurwa", odpowiedział Miłosz. Potem nowy kumpel wyjął harnasie. Nic nie mówiliśmy, więc zacząłem rozmyślać. Kiedyś Poznań był owiany złą sławą i takich ludzi jak miłoż było mnóstwo. A jak to mówią dzisiaj, na jeżycach łatwiej znaleźć humus niż w Pierdol. Są momenty, w których wydaje mi się, że 90% ludzi w tym mieście wygląda tak samo. To ludzie w swetrach, którzy regularnie dbają o swój zarost, chodzą do Barbera raz na dwa tygodnie i których ulubionym środkiem transportu jest jakiś rower. Kiedyś pejera że to miasto penerami wypełnione jest po brzegi. Dzisiaj to miasto hipsterami wypełnione jest po brzegi. Pamiętam czasy, w których autentycznie strach było iść do centrum, bo starsi i silniejsi chłopcy polowali na telefony Nokia 3310. Jak kochać to księżniczki, jak kraść to telefon, na którym możesz sobie pograć w węża. Dzisiaj Życe to dzielnica dobra dla hipsterów, studentów, którym rodzice opłacają czynsz, którzy mogą w swojej korporacji powiedzieć, kiedy jedzą falafele podczas lunchu: Mieszkam na Rzycach, to penerska dzielnica, haha. Dziś takich ludzi jak Miłosz w Poznaniu już właściwie nie ma. Jeśli ktoś spierdala przed policją, to przed tym włączałem do mondo. Penerzy wyjechali do Anglii, Holandii, siedzą w więzieniach albo przeszli przemianę. I na siłowniach robią zdjęcia na Instagram z motywującymi cytatami, z których wynika, że jak twoja dieta składa się z kurczaka i wody mineralnej, to jest tej zajebisty. Popatrzyłem na antysystemowe naklejki, koszulki i plakaty Miłosza, które przypominały mi czas gimnazjum i pierwsze teksty grubego. W tym domu mówimy prawdę, popełniamy błędy, mówimy przepraszam, dajemy drugą szansę, lubimy się bawić, wybaczamy, jesteśmy cierpliwi i pierdolimy policję. Jedyny opis, jaki pasował do oddrapanego brudnego bloku miłosza, to Bóg tak chciał. Zaśmiałem się w duchu i przypomniałem sobie dobre chwile z przeszłości. Miłosz był jakby z innej epoki. Podejrzewam, że jego pierwsze słowo brzmiało mama, a drugie szybko powiedz mi w jakim konkretnie miejscu się urodziłem, dawaj długość i szerokość geograficzną, skończ śpiewać taką łysankę i mów mi skąd jestem. Kiedy mama wyjaśniła mu, że znajduję się w Poznaniu, poczuł niewyobrażalną ulgę, wdzięczność i dumę. Z całą pewnością od urodzenia jest dumny z pochodzenia. Na jego tapecie na komputerze był napis, najpewniej przygotowany specjalnie na jakąś okładkę, wychowała mnie ulica. Przypomniała mi się ta pasta internetowa ulicy, pozwolicie, że ją przytoczę. To było jeszcze w latach osiemdziesiątych. Siedziałem na kiblu, zrobiłem co trzeba i krzyknąłem. Mama, już! Nagle usłyszałem głos dochodzący jakby spod ziemi. We nie rób wstydu, podetrzyj setę cegielnie mało lat. Zrobiłem, co mi kazał ten ktoś, mimo że nie rozumiałem wszystkich słów. Potem mama była zachwycona. Powiedziałem, że jakiś pan z ziemi kazał mi to zrobić. Uśmiechnięta matka odparła, że mi się to przyśniło i że mam wyobraźnię. Jestem dumny, fachura z ciebie. Dodał ktoś pod kafelkami, ale moja rodzicielka niczego nie słyszała. Potem ten charakterystyczny głos towarzyszył mi jeszcze wiele razy. Chwalił mnie, karcił, doradzał i mówił, jak powinienem się zachować w danych sytuacjach. Inni go nie słyszeli, więc przestałem się do niego przyznawać. Nie śmiej się z dzieci innych od ciebie. Pomagaj słabszym. Nie oceniaj ludzi na podstawie zawartości ich portfela, mówił. Czasami miałem tego dość. Nie sprzedawaj ziomków na policji. Powtarzaj za mną. Weź mnie zostaw, daj mi spokój. Mam 7 lat. Odpowiadałem. Całkiem niedawno wybrałem się na spacer po wildzie, dzielnicy mojej młodości. Kiedy mijałem tablicę z napisem ulica Langiewicza, usłyszałem głos dochodzący centralnie z tej tabliczki. Ale wyrosłeś! Duży z ciebie kawaler! Masz już jakąś pannę na oku? Wtedy dopiero zrozumiałem wychowała mnie ulica. Dobrze, że jesteś, miłosz, powiedziałem otwierając piwo. Kurwa, chciałbym już przestać chlać, stwierdził mój nowy ziomek, ale to chyba się nie da. To fakt. Żeby w tym kraju z czystym sumieniem nie pić alkoholu, to trzeba być alkoholikiem albo być w ciąży. Z większością ludzi nie można się umówić na grę planszową, rzucanie piłką do kosza, podchody i tym podobne. Proponujesz przelecenie się statkiem kosmicznym, zwiedzanie piramidy, kąpiel z rekinami. A nie lepsze byłoby piwko? Słyszysz w odpowiedzi. Paintball, wesołe miasteczko, escape room. Idź w pizdu! Integracją musi być wlewanie sobie wódki do ryja. Podsumowując, z większością ludzi nie ma co robić, o ile nie wypijesz cieczy, po której zginą twoje szare komórki i po której na następny dzień będziesz zdychać Dobra. Skoro tak wolisz, to możemy już nie pić, powiedziałem. Nie, no jak już zaczęliśmy, to bez sensu. Po prostu chciałbym od jutra, bo jestem kurwa zmęczony. Chciałbym się porządnie wyspać i poprawić osiągnięcia na siłowni. Pokażę ci swoje teksty. Możemy coś razem kiedyś nagrać. Może dograłbyś mi się do numeru o tym, że nigdy się nie sprzedamy. Wiesz, dla nas rap to coś więcej niż jakieś pedalskie śpiewanie. Przeszedłem klasyczną hip-hopową drogę. Najpierw twierdziłem, że nigdy się nie sprzedam. Potem, że mógłbym zagrać tylko w takiej reklamie, że mam na sobie riboki, bo przecież ja i tak bardzo lubię riboki, więc nie robię niczego wbrew sobie. Teraz to na dwa dni przed wypłatą mógłbym zagrać w reklamie podpasek, byle mi dali paczkę fajek, bo nie mam już ściany. Kurde, a może nagralibyśmy o czymś innym? Miałem już kiedyś o tym kawałek, zaproponowałem. Zacząłem pisać dis na cioty. Przeczytaj sobie. O tym, że zobacz, teraz prawie nie ma już prawdziwych mężczyzn. Kurwy jebane. Powinno być tak, żeby znowu przywrócić zasadniczą służbę wojskową. Obowiązkowa służba wojskowa. Te chwile, kiedy pokazałem penisa dziadowi z komisji powiedział Majtki w dół! Nie, nie tak nisko. Chciałem sprawdzić tylko przepuklinę. I kiedy stuknięty facet darł na mnie mordę 10 minut, że nie przyniosłem papierka z informacją, że wtedy studiowałem, ukształtowały mnie jako mężczyznę i sprawiły, że dzięki Bogu nie kusi mnie, żeby regularnie zakładać rurki. Teraz nie mam obowiązku, żeby uczyć się strzelać i właśnie dlatego potem musimy oglądać mężczyzn w wąskich spodniach. Taki typ w rurkach nie umie wbić gwoździa, a to najbardziej skomplikowana i mega przydatna umiejętność na co dzień, bez której kobiety nie dadzą sobie rady. Przecież same tego nie opanują. Z żołnierzami miałem do czynienia jedynie w pociągach. Wojskowi darli mordy, pili, śpiewali i zaczepiali wszystkich dookoła. To byli prawdziwi mężczyźni, a nie kurwa jakieś spodnie rurki, żartuję. Poza tym można było zastanowić się nad tym, czym właściwie jest męskość. To bycie silniejszym i jeżdżenie samochodem, zmienianie uszczelki i rozpalanie grilla? Chuj z takimi wartościami przy empatii, troskliwości lub wrażliwości. Tak sobie pomyślałem, ale wziąłem tekst Miłosza do ręki. Zwykłymi jesteście kurwa ciotami, Wiechuj co macie między nogami, kurwa kutasów to wy nie posiadacie, rozpierdalam was na picie jak na macie. Pomyślałem, że dobra sztuka obroni się sama i że się dogram. Bóg dał nam hip-hop, by nas jednoczyć. Wiem tyle, że jeżeli chcesz pisać uliczne teksty hip-hopowe, musisz używać słowa posiadać zamiast mieć, nawet w tych przypadkach, w których mówisz o abstrakcyjnych lub mało wartościowych rzeczach. Po drugie, należy dziwnie zmieniać szyk zdania, właściwie to dotyczy nie tylko hip-hopu. Widziałam orła cień. Brzmi lepiej i poważniej niż widziałam cień orła. Chciałabym z tobą uciec gdzieś i wiem, że tak czujesz też. Marym, a chciałabym z tobą gdzieś uciec i wiem, że też tak czujesz. To jakaś zwykła chujnia bez rymu. Może napisalibyśmy to teraz. Masz czas? Dobra, możemy sobie pić i pisać, powiedziałem. W tle leciał zespół Problem. To nie był wybór Miłosza. Płyta załączyła się sama na YouTube. Teksty w stylu, choć kochanie ucieknijmy od kwadratów z metrażem, od sugestii jak mamy żyć, przecież mamy dość Prady i Gucci, pracy w korpo prochu w pięciu, kaw dziennie, wsiadamy w samolot i pierdolimy bilet, opierdolimy bank, zrobimy sobie lewe paszporty, będziemy tańczyć flamenko tam gdzie szuka nas Interpol, czekają na nas Mercedesy, Cranberry, Felgi, BMW M5. Chciałbym się tym zainspirować, ale ja tak naprawdę nie znam żadnych luksusowych marek. Szczerze to nawet nie wiem jak poprawnie napisać Cranberry. Nigdy nie wciągałem koksu i mam trochę kompleksów. Poza tym boję się, że stracę swoją pracę w kiosku, a o pracy w Korpo to skrycie marzę. Przecież to byłby dla mnie jakiś mega luksus po tym zimnym i śmierdzącym kiosku. Gdybym miał dziewczynę, proponowałbym jej herbatę z syropem malinowym i imbirem i jakiś serial, co powiedziałbym o miłości, spokoju i stabilizacji o człowieku pewnie. Tej, a może napisalibyśmy jednak o tym, że lubimy swoich braci i że jesteśmy lojalni spytałem. O! Pasuje mi to też. To jest dobry temat, zgodził się Miłosz. Po chwili łyknął Harnasia i zaczął rapować. Wolałbym umrzeć niż kogoś sprzedać. Wolałbym nawet na ryj się wyjebać. Trzymam się z konkretną załogą. Co w życiu robimy? Nie sprzedajemy nikogo. Każdemu, kto gada z policjantem, rozjebałbym łeb hydrantem. HWDP to dla nas święte litery. Gadający z policją nienawidzę tych skurwieli. To mi w pełni wystarczyło. Wiedziałem, że jeśli szukałem kogoś odpowiedzialnego za małe położenie, nie był nim miłość. Jedyne, co tu robiłem, to traciłem czas. Powiedziałem, że skończę swoją zwrotkę w domu, że dziękuję za gościnę i że muszę już iść. Ten liczny raper i freestylowiec z pewnością podczas przesłuchania milczał jak grób. Oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Szukałem kogoś innego. Byłem tego pewien. Rozdział 6. Przesłuchanie młodego Młody freestylowiec mieszkał na osiedlu strzeżonym z rodzicami. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich przypadkach, dostałem się do niego przez wspólnych znajomych. To nie było trudne: znał go Juror Krzysztof. Ściemniłem, że zacząłem pracę w lokalnym portalu o Rapie i że chciałbym zrobić z nim wywiad jako wschodzącą gwiazdą poznańskiego wolnego stylu. Napisał mi na messengerze, że dzisiaj ma wolną chatę, bo jego rodzice pojechali na wakacje i żebym wbił. Czy on był podejrzany? W książkach i filmach kryminalnych często na końcu mordercami okazywały się dzieci. Kiedy wszedłem do jego pokoju, z głośników leciała jakoś niesamowicie dziwna muzyka. Brzmiało to jak wycie. Było widać, że w tym domu brak pieniędzy nie jest problemem. Cały sprzęt był nowy. Wszystko było odmalowane, lśniące. Niezły kontrast, jeśli porówna się to ze skromną chatą Miłosza. Słuchałeś już tego nowego singla Lil Young 6969? Wyszedł wczoraj wieczorem, spytał mnie młody. Jeszcze nie, odpowiedziałem, mimo że nie miałem pojęcia, co to za raper. Jeśli to w ogóle był rap. Szczerze mówiąc, kiedy Marta Linkiewicz gadała pod Jarana, że robiła komuś blowjoba, to nigdy nie wiedziałem o kogo chodzi. Równie dobrze mogłaby opowiadać w filmikach na Instagramie: O kurwa, właśnie siedziałam obok Lil Shortport, jechałam samochodem z Minchin, Seven 7 i kochałam się z Tudzie Takie samo zrobiłoby to na mnie wrażenie. Tęsknię za prawdziwym rapem. Gdzie są dziewczyny, które nagrywałyby snapy w stylu. Nie uwierzycie? Dotknęłam członka grand Flasha! Ja pierdolę! A fura gra w solcu kujawskim! Wiemy się na after, albo chociaż zeszczałam się w pokoju, w którym był sam Kulherz. Dlaczego dzisiejsi młodzi freestylowcy nie słuchają rzeczy, które podobały się mi? To w ogóle nie jest mój świat. Dzisiaj rap to fame MMA, afery na glam rapie, zagrania marketingowe w stylu. Udaję, że umieram, żeby ktoś mnie posłuchał. Wymienianie jakichś marek ubrań, których nie znam. Chwalenie się rzeczami, które każdy normalny człowiek ma w dupie. Refren i cztery wersy w kółko. Wersy są przereklamowane, wieś tańczy i śpiewa. A jeśli ci się to nie podoba, to znaczy, że masz zamkniętą głowę. Syndrom oblężonej twierdzy i w ogóle pochój się odzywasz, jak może ci się to nie podobać. Załóż szerokie spodnie, bekasz ciebie. Czekaj, zamknę jeszcze dokument, powiedział młody. Zauważyłem, że miał tam przygotowane punchline y na bitwę. Zdziwiłem się, tym bardziej, że nie oszukujmy się. Jego punchy wcale nie były genialne i żeby wygrać z przeciwnikami a tak naprawdę nie trzeba specjalnie się wysilać. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało, że wszyscy zaczęli tolerować przygotowane wcześniej wersy. A jak to rozwinie się dalej? Może dojdzie do tego, że jak ktoś faktycznie freestyluje, to ludzie będą mieli do niego pretensje, że wcześniej sobie tego nie napisał. Już sobie wyobrażam te wersy. U ciebie w chacie jest bieda, że aż piszczy. Nie stać cię na długopis, musiałeś to wymyślić. Publika szaleje. DJ chwyta się za głowę. Prowadzący kula się ze śmiechu. Albo on to wymyśla, patrzcie na ziomka, ten idiota nie umiał odpalić Worda. No chuj. Hip hop się zmienia i nawet baba Wanga nie umiałaby przewidzieć, co się stanie z tymi bitwami, ale mnie się to nie podoba. O czym miałeś tam teksty? spytałem. Mam kilka mocnych wersów o Harrym poterze na czarną godzinę. Tak to jest, że w co czwartej bitwie słowo Hagrid pada równie często jak kutas. Freestyle w 2020 to wersy o niuniach i o sobie śnieżnej Hedwidze. Świetnie jest trafić na przeciwnika, który nosi okulary, bo zawsze można powiedzieć, że wygląda jak Harry, no i wtedy leci już ciąg skojarzeń. Harry, hermiona, ron, zgredek, seks. Zabawne by było, gdyby moda na charego wśród freestylowców została wyparta przez np. Na nad niemnem. Chciałeś ze mną wygrać, weź posłuchaj, już prędzej Teresa Plińska porucha. Albo na wolno umiem teraz bajzel zrobić, będziesz ranny jak Anzel Bohatyrowicz. Swoją drogą, te wszystkie punchline'y o harem y są jak George i Fred Wesley. Takie same i mało zabawne. Dobra. Ale o tym nie będziemy chyba mówić w wywiadzie, co? spytał mnie młodzieniec. W ogóle to jestem Jacek, bo się chyba nie przedstawiliśmy. Tak naprawdę w ogóle zapomniałem o tym, żeby się przygotować. Moja ściema nie była przemyślana. Najwygodniej byłoby móc od razu zapytać, o czym on gadał z policją, ale to by pewnie nie przeszło. Odpaliłem dyktafon na telefonie i powiedziałem pierwsze, co przyszło mi do głowy. Czym dla ciebie jest hip-hop? Dlaczego właśnie robisz hip-hop? Spytałem. To było niesamowicie kiepskie, ale nie miałem jakiegokolwiek doświadczenia w robieniu wywiadów. Oglądając różne programy i podcasty, wydaje się to łatwiejsze, a to całkiem trudne. Kurde, pytanie było słabe. Ale gdybym był w jego wieku, odpowiedziałbym, że hip-hop to jak jedziesz na bitwę freestyleową i nie masz gdzie spać, więc śpisz na dworcu przytulony do bezdomnego, ale i tak się cieszysz, bo wygrałeś koszulkę z napisem I love dollars albo PFK company. Że hip hop to jak wywijasz na głowie i opanowałeś niesamowitą umiejętność tańczenia na trzeźwo, i że koledzy się z tego śmieją, ale że masz na to wyjebane. Że hip hop to był festiwal hip hop camp, kiedy nikt tam jeszcze nie dawał w żyłę. Że hip hop to pokój starszego ziomka, w którym jest mniej miejsca niż w tramwaju w godzinach szczytu, bo jest cały zawalony przez płyty winylowe, adaptery i filmy z czarnymi mężczyznami na kasetach VHS. To kasety z najlepszymi akcjami z ulicznej koszykówki, że to brzmienia jak Pit DJ Premier, J Dilla, Eric Sermon, Dr. Dre, Raza. Że hip hop to jak opuściłeś portki, żeby wystawały ci z nich gacie i nosiłeś z dumą klucze na smyczy, mimo że obiektywnie to było mało zabawne. Że hip hop. To szukanie sampli lub wstawanie w nocy z łóżka, żeby zapisać niesamowity rym do słowa gówno, który wykorzystasz w swoim utworze, którego przysłucha potem 30 osób. Że hip-hop to podjarka w kurwę, kiedy znalazłeś rapera ze wsi z kotliny Kongo, który leci jak szalony i podzielenie się tym odkryciem ze swoim ziomkiem. Że hip-hop to słuchanie audycji radiowych w środku nocy, bo chcesz się czegoś dowiedzieć, mimo że następnego dnia musisz wstawać do szkoły. To nakręcenie teledysku koledze za darmo. To rozpierdolenie na freestylu jakiegoś cwaniaka. Że hip-hop to wykrwawianie się przy torach, bo sokiści strzelali z ostrej amunicji bo taką oni mają, ale tego nie żałujesz, bo zdążyłeś namalować na pociągu napis Babsel. Dwa lata temu zobaczyłem na YouTube walkę Filipka i się zajarałem, usłyszałem odpowiedź. Aha, a o czym najbardziej lubisz pisać teksty? Bo słyszałem, że poza bitwami zajmujesz się również nagrywaniem płyty, spytałem. Czułem, że kiepski byłby ze mnie dziennikarz. Bliżej mi do telewizji śniadaniowej niż do Oriany Falacci. Ale w sumie chyba nikt się niczego więcej po mnie nie spodziewał. A Jackowi najwyraźniej to nie przeszkadzało. Najpewniej był to jego pierwszy wywiad w życiu o tym, że idę po swoje, o tym, że kiedyś nie miałem nic, a teraz inni mi zazdroszczą, o tym, że wygrywam życie. Puszczę ci numer, który wczoraj nagrałem. Pomyślałem sobie, że jestem starym dziadem, jakbym nie myślał, że to jest fresh i jakbym mocno nie próbował się bujać i jak mocno nie wmawiałem sobie, że hejtowanie autotuna, to jak odczuwanie nienawiści do trąbki. Czułem się jak Randy w South Park. Był taki odcinek, gdzie ojciec Stana wmawiał sobie, że ciągle jest młody duchem i że muzyka młodzieży jest fantastyczna, ale tak naprawdę, kiedy zakładał słuchawki, do jego uszu docierały jedynie odgłosy wydalania kału. <laughs> Nigdy nie mówiłem, że muzyka młodych raperów to nie jest hip-hop. Mówiłem za to, że tego gówna nie można nawet nazwać muzyką. Kurczę, naprawdę nie chciałbym mieć zamkniętej głowy. Po prostu nie potrafię inaczej. Najczęściej słucham rapu swoich rówieśników lub ludzi starszych ode mnie, bo zawsze umieją wymyślić coś innego niż to chodzenie po swoje. Czym się inspirujesz tworząc swoją muzykę? Lista standardowych pytań powoli zaczynała mi się kończyć, więc musiałem coś wymyślić. Kurde. Nie wiem. Chyba życiem. Moją muzykę definiuje to, jaki jestem i to, skąd pochodzę. To wszystko byłoby fajne, gdyby nie to, że chwilę wcześniej Jacek puścił mi swój kawałek. Brzmiał dokładnie tak samo, jak nie przesadzając setki utworów innych młodych ludzi. To, skąd jesteś, definiuje Twoją muzykę. Mieszkasz z rodzicami na strzeżonym osiedlu z jebie. Zaproponowałem przerwę na fajkę i coś do picia. Jacek otworzył okno i odpalił program na Netflix – talent show o raperach. O każdym uczestniku powstał smutny serial, w którym powtarzali po 20 razy, że ojciec ich opuścił, że brat siedzi w więzieniu, a zamordował przez przypadek, że babcia ma bransoletkę na nodze, że wszyscy ćpają, biją i żyją pod mostem. A potem pokazywali wideo z domu i okazywało się, że mają większe i ładniejsze mieszkanie niż ja, a ich matki do nich dzwoniły, żeby nie stresowali się przed występami. Potem były materiały z backstage'u. Dzięki nim mogliśmy wysłuchać mądrości w stylu: Mamy wielkie szczęście, że jesteśmy artystami. Możemy dzięki hip-hopowi sprawić, żeby młodzież się nie zabijała. To wielki dar. Chcemy pokazać co w nas siedzi. Chwilę później raperzy wychodzili na scenę i rapowali w zależności od płci. Moja cipa jest kozacka. Chciałby się wylizać. Jestem kurwa najlepsza. Lub dupy pokazują mi cyce. Liżę wszystkie cipy świata. Jestem kurwa super. Poczęstowałem Jacka drugą fajką. Zaciągając się, spytałem go, jak tam wrażenia po przesłuchaniu na policji. Czasami proste rozwiązania są najlepsze. Poza tym czułem, że mogę mu zaufać. Chociaż sam dziwiłem się w swojej intuicji. Jacek kłamał w swoich utworach i lubił szpanować. Poza tym myślałem o tym, że takiego dzieciaka byłoby najłatwiej złamać policjantowi. Kurde! Pierwszy raz w życiu byłem na komendzie. Powiem szczerze, że trochę się bałem, ale to moje przesłuchanie było formalnością. Policjant, z którym miałem do czynienia, nie pytał mnie o nic strasznego. Zwyczajnie powiedziałem mu prawdę. Wszystko trwało jakieś 10 minut, a może i mniej. Prawdę? O czym? Powiedziałem może nieco zbyt głośno i szybko. W tej sytuacji nie potrafiłem opanować swoich emocji. No o tym, że występowałem na bitwie freestyle'owej i nagle doszło do bijatyki. Nie wiem, czy mi się tak podjarałeś. I serio nie pytali cię o nic więcej? Dociekałem. No, musiałem podawać dane, ale tak naprawdę to ja nawet w tej bijatyce nie uczestniczyłem. Ten licznik, z którym walczyłem, miał więcej pretensji do jurorów niż do mnie. Widziałeś to chyba. Ja tam jestem bezkonfliktowy. Nawet gdybym był skory do bitki, to nie jestem pojebany, żeby startować do tak wielkiego typa. To zadanie dobre dla kamikadze. A jego ziomki pisgały każdego, kto stał w zasięgu ich ramion. Małpy. Całe szczęście, że nie dostałem ani jednego ciosu, po prostu mi się upiekło. Czyli nic nie gadałeś o marihuanie? spytałem. O jakiej marihuanie? Ja nie palę, ale nie pytali mnie o to. Dobra, muszę już iść do domu. Dostałem ważną wiadomość, powiedziałem. A co z wywiadem? Dokończymy kiedy indziej? spytał zdziwiony Jacek. Myślę, że wyszło nieźle. Przepiszę go i podeślę ci do autoryzacji. Szybko akcję odparłem. To było chyba średnio miłe, ale aligator również nie był za bardzo uprzejmy, a miałem coraz mniej czasu na rozwikłanie zagadki. Czy uda mi się dojść do tego, kto za dużo powiedział policji? Czy będę musiał zmierzyć się z aligatorem na pięści? Czy cały Poznań będzie myślał, że zrobiłem coś chujowego i przylgnie do mnie łatka konfidenta? Ktoś przede mną coś ukrywał, ale nie miałem pojęcia, czy był to Krzysztof, Miłosz czy Jacek. A może rozwiązanie było jeszcze bardziej skomplikowane? Prawda była taka, że nie udało mi się nic załatwić, a czas uciekał. Rozdział siódmy. Wszystko się wyjaśnia. Mijały godziny, a ja nadal nie znałem odpowiedzi. Co więcej, sytuacja się nawet pogorszyła. Podobno psy wjechały aligatorowi do domu drugi raz i znalazły u niego tyle narkotyków, że będzie miał z tego powodu prawdziwe problemy. I to nie tylko marihuana, ale również proszki, tabletki i inne gówna. Na serio nie wiedziałem, że Ali zajmował się handlem na taką skalę. Poza tym gardzać punami, przede wszystkim tymi od grzybów i wynalazków. Dorośli ludzie pierdolą o podróżach astralnych i o tym, że odkrywają nieznane. Człowieku, siedzisz w samych gaciach i wpierdalasz grzyby zamiast dorosnąć. Serio, nie ma w tym nic imponującego, albo nawet czegokolwiek, co można by usprawiedliwiać. Sam regularnie upijam się do nieprzydomności, ale przynajmniej nie dorabiam do tego ideologii. Minęło dokładnie sześć dni od mojego ostatniego spotkania z aligatorem. Byłem świadomy tego, że został mi ostatni dzień, żeby cokolwiek zmienić. Nie miałem już czasu na przemyślenia, musiałem działać. Zastanawiałem się nad tym, czy nie mógłbym się samemu odezwać do aligatora, żeby o tym pogadać. Może jeśli na spokojnie wszystko przedyskutujemy, da mi więcej czasu na dochodzenie albo wspólnie przeanalizujemy wyniki mojego śledztwa i zauważymy coś, co do tej pory przeoczyłem. Gdybym musiał wybrać głównego podejrzanego, wskazałbym Krzysztofa miłoż był najmniej inteligentny, a Jacek to dzieciak, który nie miał jakiegokolwiek interesu w mówieniu o marihuanie. Nie mogłem również zapomnieć o tym, że Krzyś miał osobisty uraz do aligatora. W końcu jego kolega odebrał mu dziewczynę. Poczułem się nieco zdesperowany, bo pomyślałem o tym, żeby spróbować innej metody śledztwa, wpierdolić Krzyśkowi i kazać mu się przyznać. Z drugiej strony, ciągle chciałem zachować się godnie. Stwierdziłem, że pójdę na dłuższy spacer i może coś niespodziewanego wpadnie mi do głowy. Niestety, jedyne co wpadło mi do głowy, to kilka rymów do słowa pomarańcza. W tej sytuacji średnio mi się to przydało. Nagle z klatki schodowej, z jednej z kamienic wyskoczył ktoś w szerokich spodniach i kominiarce na twarzy. Siema, aligator, powiedziałem zaskoczony. Ja to nie aligator, ale on kazał cię pozdrowić środkowym palcem. Skąd ty kurwo jesteś? spytał. Skurwa Wildy, a dlaczego pytasz? odparłem zdziwiony. Myślałem, że Wilda gardzi konfidentami, a tu jednak. Poniesiesz karę! Minął tydzień, usłyszałem. Minęło sześć dni, jednak nie miałem czasu protestować, dlatego że ten asasyn w szerokich spodniach, który musiał mnie śledzić od jakiegoś czasu, wyciągnął jakieś dziwne narzędzie i uderzył mnie nim w brzuch. Wpadłem w panikę. Odskoczyłem od napastnika, zacząłem biec, byle przed siebie. Nie mogę powiedzieć, że zobaczyłem całe życie przed oczami, ponieważ widziałem jedynie ulice typa w kominiarce w spodniach typu BEGI, ale jednak poczułem ból. Miałem świadomość, że mogłem mieć więcej pecha, gdyby typ trafił tym narzędziem w inne miejsce. Co to w ogóle było? Biegłem, trzymając się za Bebzol. Zastanowiłem się przez chwilę, po co mi to wszystko było. Nie chciałem tego. Gdybym miał nagrać płytę, nazwałbym ją Not Ready to Die. Napastnik cały czas krzyczał, że jestem konfiturą. Przez to słyszał go minimum pół miasta. Co więcej, wrzeszczał, że mnie zabije. Na szczęście nie był za szybki. Poza tym uratowało mnie jego darcie mordy. W sytuacji, w której naprawdę potrzebujesz pomocy policji, najczęściej można się spodziewać tego, że dodzwonisz się do nich po godzinie. Kolejną godzinę będziesz czekał na radiowóz, aż ktoś przyjedzie i da ci mandat, bo krzywo zaparkowałeś. A dzwoniłeś na 997, dlatego że ktoś cię gonił z siekierą. Muszę odszczekać to, co napisałem, więc proszę wyobraźcie sobie, że szczekam albo w ogóle najlepiej nie czytajcie tego poprzedniego akapitu. Okazało się, że wrzaski zamaskowanego gościa usłyszało dwóch policjantów, którzy akurat patrolowali pobliską ulicę. Oficjalnie muszę im podziękować za ratunek. Policjanci powalili napastnika na ziemię. Mimo, że był bardzo głośny i agresywny, nie było to dla nich wyjątkowo trudne. Następnie zakuli zamaskowanego mężczyznę w kajdanki i wrzucili go do radiowozu. On cały czas krzyczał, że wszyscy jeszcze tego pożałują, że zabije konfiturę i że z psami się nie gada, mimo że paradoksalnie mówił to do nich. Jeden z policjantów zdjął mu kominiarkę niczym ten blondyn w bajce w Skubidu. Złoczyńcom okazał się być brat ligatora. Trochę mniej przećpany, ale jednak bardzo podobny, nawet fizycznie. Policjant spytał, czy muszę jechać na pogotowie. Obejrzeliśmy moją ranę. Mówcie mi babcel, kuba albo pizda. Prawie nic tam nie było. To było bardziej delikatne zadrapanie, a ja wyobrażałem sobie śmierć. Brata ligatora postawił na plastikowy nóż. Miałem szczęście, że nie trafiłem na zawodowego zabójcę. Skądś kojarzyłem twarz jednego z tych policjantów. Zaprosił mnie do samochodu i powiedział, że pojedziemy na komendę. W radiowozie zaczął dopytywać o motywy brata Aliego. On twierdzi, że powiedziałem policji, że to aligator sprzedał mi marihuanę. Mimo, że w sumie niczego takiego nie powiedziałem. Mało tego, ja nawet nie palę. Od lat nie paliłem i nie jestem zainteresowany tego typu rozrywką, tłumaczyłem. Ale trawkę przy sobie miałeś. Bardzo dobrze cię pamiętam. To było jakoś niedawno. Bijatyka na bitwie na rymy. Mówiliśmy na komendzie, że będziemy przesłuchiwać bandę hip-hopowych zjebów. Tak, hip-hopowe zjeby to ja, powiedziałem. Policjant zaśmiał się, mówiąc, że miał tego dnia dyżur na komendzie, kiedy aligator wychodził po przesłuchaniu. Akurat wracał z fajki i stał na korytarzu, grzebiąc w swoim telefonie. Rozmawialiśmy sobie o tym, żeby się wzajemnie nie sprzedawać i nie chciał nam przeszkadzać w dyskusji. Wszystko słyszał i musiał naprawdę się powstrzymywać, aby nie wybuchnąć głośnym śmiechem. Powiedział, że trudno mu zrozumieć, jak mogliśmy go nie zauważyć. Podobno przebywał dwa metry od nas, a przecież nie jest chucherkiem. Czyli konfiturą okazał się być sam aligator? Kurwa, w ogóle jak dorosły człowiek może mieć taki pseudonim? Ty jesteś krokodyl? Jaką masz hip-hopową ksywę? Nie, ja jestem Bapsel, powiedziałem, myśląc, że nie da się już bardziej skompromitować. Bapsle, aligatory, konfitury, może byście już przestali zajmować się narkotykami, biciem się i układaniem rymów. W pewnym wieku bardziej opłaca się zakładać rodziny niż szerokie spodnie, mówił. Powiem ci, że bardziej bym szanował gatunek ludzki, gdyby jego przedstawiciele nie wstawiali na Instagram filmików, jak twerkują do muzyki Malika Montany razem ze swoimi córkami. A skąd zna pan Malika Montane? Też ma pan hip przeszłość? Kolega panu pokazał? Dlaczego dzisiaj każdy człowiek słucha rapu? Jak kurczę policjanci mogą słuchać rapu? W każdym razie, dobrze, namówił mnie pan, powiedziałem. To było bardzo pouczające kazanie. Mimo wszystko ucieszyłem się, że okazało się, że wśród nas nie ma konfidenta. To tkwi w nas jak szósty zmysł nic z tym nie zrobisz. Poprosiłem policjanta o przekazanie bratu alligatora, że nie złamałem ulicznego kodeksu. Nie mam pojęcia, czy spełnił moją prośbę, ale od tamtego czasu nikt nigdy nie wyzywał mnie od konfitury. Podejrzewam, że do dzisiaj nikt nawet nie słyszał o tej historii. W każdym razie nie składałem żadnych zeznań. Dało się to załatwić polubownie. Zamaskowany hip hopowiec nie będzie mnie zabijać, a ja spokojnie wrócę do domu i nie będę musiał już gadać z policjantami. To salomonowe rozwiązanie. Marzyłem jedynie o tym, żeby móc położyć się w swoim łóżku. Po tym zdarzeniu rzuciłem alkohol i freestyle. Kilka tygodni później poznałem wartościową dziewczynę, złożyłem wypowiedzenie z tego cyrku, jakim jest hip-hop. Mogłem również zrezygnować z kiosku, bo znalazłem lepszą pracę. Wyprowadziłem się na drugi koniec miasta. Do zdecydowanie ładniejszego mieszkania. Zarabiam tyle, że wystarcza mi na życie i nawet coś tam odkładam. Mogę sobie również pozwolić na fajne wakacje z dwa razy do roku. Nie muszę nawet za bardzo patrzeć na ceny w sklepach. Wystarczyło rzucić rap. Od tamtego czasu nie widziałem ani aligatora, ani jego brata. Nie mam pojęcia co robią i czym dziś się zajmuje to rodzeństwo. Krzysztofa, Jacka i Miłosza, widzę tylko na Facebooku. Szczerze mówiąc, jakoś szczególnie mocno za nimi nie tęsknię. Jaki z tego opowiadania płynie morał? Pewnie nie uchronicie waszych dzieci od alkoholu, mefedronu lub seksu z przypadkowymi ludźmi. Jeżeli możecie, postarajcie się, żeby nie usłyszały nigdy rapu. Elo. Czytał Robert Knapik.